Wracamy po dniu przerwy. Dzisiaj siódma runda turnieju kandydatów, który rozgrywa się w Rosji. No a oczywiście jak za każdym razem nie jestem sam. Gość specjalny, prosto ze Stanów Zjednoczonych. W środku nocy go wyciągnęliśmy z łóżka, ale się udało. Arcymistrz, aktualny mistrz Polski Kamil Dragun. Witam Cię, Kamilu, bardzo serdecznie. Cześć. Bardzo się cieszę, że po pierwsze przyjąłeś zaproszenie, a po drugie no w tak nieludzkiej godzinie, bo u Kamila w tym momencie jest 7:40 nad ranem. Także będzie trzeźwy i rześki umysł, prawda? Będziemy mogli bardzo dużo od Kamila wiedzy i fajnych szachowych rzeczy wyciągnąć. Śniadanie zdążyliśmy zjeść, prawda? Panie arcymistrzu, udało się. Tak, szybkie śniadanie weszło, więc nie będzie źle pewnie. Śniadanie weszło i poradzimy sobie. Dzisiejsza runda, tak jak przeglądałem wcześniej aktualne pozycje, to no nie zapowiada się jakoś pasjonująco, bez fajerwerków i bez jakichś mega skomplikowanych pozycji, ale myślę, że ta akcja się dopiero rozkręci. Teraz mamy podgląd na aktualnego lidera, czyli Jana Niepomniaszczego. Może zanim o partiach, to jeszcze chciałbym Cię, Kamilu, tutaj troszeczkę podpytać o Twoje przemyślenia na temat turnieju. Czy masz jakiegoś swojego faworyta, jakiegoś gracza, któremu kibicujesz, albo chciałbyś może go zobaczyć w meczu z Magnusem? Ja w sumie kibicuję Waszyrowi, więc dzisiaj dosyć ważna partia jest. Ale w sumie nie dlatego, że miałby on jakieś największe szanse z Magnusem czy coś takiego, tylko po prostu uważam, że dostał te miejsce w miarę taki wartowny sposób. Więc myślę, że na pewno będzie chciał wykorzystać te szanse. A poza tym co? Nepo złapał mega formę bardzo szybko. I jest już na 3+, więc chyba dzisiaj, jeśli utrzyma remis chociażby, no to będzie miał taką niezłą już przewagę. No, ile miał? Cały punkt, czy półtorej oczka przewagi nad drugim? Nepo ma 4,5, Waszyr ma 3,5. 3,5, czyli też pojedynek lidera z wiceliderem na pewno będzie bardzo istotny dla układu w tabeli po zakończeniu pierwszego koła. No i też ci panowie zmierzą się w rundzie finałowej, prawda? W rundzie 14. Niewykluczone, że będzie to bezpośrednie starcie o zwycięstwo w turnieju. Czyli Kamil, taki jesteś zwolennik tego, wiesz, takiej pięknej filmowej historii. Dostał się w ostatniej chwili i to w okolicznościach no bardzo nietypowych, bo znamy historię Radżabowa, który z udziału zrezygnował ze względu na aktualną sytuację, jaka na świecie panuje. No i MVL został dokoptowany na jego miejsce. Miałeś kiedyś taką akcję, że gdzieś na przykład zdecydowałeś się na jakiś turniej w ostatniej chwili i udało Ci się świetnie zagrać, albo kojarzysz, może ktoś z Twoich znajomych czegoś takiego dokonał? W sumie z moich przypadków to sobie nie przypominam nic takiego. Ja kojarzę taką akcję, nie jestem pewien, myślę, że tutaj widzowie, jeśli się mylę, to mnie poprawią. Zdaje się, no już wiele lat temu, Kamil Mitoń chyba na ostatnią chwilę pojechał na Mistrzostwa Świata do 20 lat i zgarnął brązowy medal, jeśli się nie mylę. Taka akcja była na naszym krajowym podwórku, ale to myślę, że tutaj ktoś potwierdzi albo zaprzeczy. Gdzieś tak czytałem, nie pamiętam gdzie, ale chyba była taka akcja. No to co, Kamil? Zajmiemy się tym, co nas chyba najbardziej tutaj dzisiaj będzie pasjonowało, czyli szachy, emocje, jak na łowieniu ryb, ale nie do końca, bo na razie mają dużo czasu, natomiast później już to zacznie się dziać bardzo dynamicznie. To myślę, że zaczniemy, prawda? Od partii MVL-a z Nepo. Partia francuska. Dość rzadko chyba spotykana, prawda? Na tym najwyższym poziomie. Tak, wydaje się, że Nepo coś przygotował, bo tutaj chyba drugi raz już gra Francuza, chyba z Aleksienko jeszcze przed tym zagrał. Tak, i też mieliśmy tam wariant Vinavera.
Bardzo ciekawa partia z Aleksiejenko, gdzie no, Rosjanin zdecydował się na no, ryzykowną bardzo ofiarę jakości, z tym, że też nie bardzo tam miał już inne wybory, ale w końcu partia zakończyła się remisem. To jest Prawda, wariant. Śmiało. to taki dosyć dziwny wybór na dzisiejszą partię. Myślisz, że Nepo będzie tutaj szukał całego punktu, wybierając partię francuską? Ciężko powiedzieć. Znaczy, nie wydaje mi się, ale jakby chciał remis, to mógłby. Znaczy, zakładam, że ma więcej debiutów przygotowanych niż ten Francuz, bo Francuz raczej ryzykowny. A wiesz, jak to jest? You have to risk it if you want a biscuit, prawda? A tutaj trzeba wygrywać w tym turnieju. Pierwsza runda pokazała, że czarnymi też da się wygrywać na tym najwyższym poziomie. No a francuska, znamy aktualną pozycję, to o niej może później. Ale jak tutaj do tego doszło? Skoczek e7 to jest jeden z głównych wyborów, prawda? Oprócz skoczka e7 jest też na pewno hetman c7, hetman a5 też można grywać. Nie wiem, czy Kamilu tutaj jesteś. No wiadomo, zawodnicy na twoim poziomie mają wiedzę w każdym debiucie, ale nie w każdym się specjalizujecie. Czy te Francuzy są bliskie twojemu sercu? Wiesz co, ja w sumie tak Francuza nie lubię grać, bardzo nie lubię. Przeważnie jak widzę, że ktoś gra Francuza, to zaczynam D4 albo skoczek F3, więc Czyli Francuz. Francuz zbyt mocny. No można tak powiedzieć właśnie. Na Francuza próbowałem w zasadzie wszystkiego. Skoczek C3, skoczek D2, bo właśnie głównie to koniec B4, które niby trochę podejrzane, jakoś sprawiało mnie mnóstwo problemów zawsze. No ja pamiętam taką I historię. Na swoich ostatnich mistrzostwach Polski juniorów do 18 lat przegrałem tylko jedną partię, wyobraź sobie. tylko jedno. I to właśnie w partii francuskiej, z tego co pamiętam. Z późniejszym wicemistrzem Polski do 18 lat. Nie wiem, czy zdołasz odgadnąć nazwisko mojego przeciwnika, który mnie pokonał wtedy. Do 18 lat. Tak. W sumie nie. O. Może Oskar Wieczorek. No nie, no był to Kamil Dragun. Myślę, że kojarzysz takiego gracza. No tak to jest. Znaczy do Pamięta się taki 18 partie. lat. No tak, do 18. Ale Kamil nie był wtedy wicemistrzem w tym turnieju. No tak, zapomniałem. Był wtedy Janek wygrał, Kacper Drozdowski był drugi, jako tacy młodsi, prawda, dodatkowi gracze. A ty nie byłeś wtedy wicemistrzem, ale partia na pewno się odbyła. Była taka akcja. Myślisz, kurczę, bo ja nie pamiętam, zupełnie nie pamiętam, A ale to. zbyt dużo tych wygranych z Kacprem było i już nie wszystkie da się zapamiętać. No No są. ja ogólnie nie za dużo swoich partii pamiętam, więc. Oprócz skoczka e7 są hetmany c7, skoczek e7 to. Zwłaszcza skoczek e7 i hetman c7 bardzo często wymieniają się na kolejności posunięć. No i tutaj główny ruch to hetman g4. Natomiast h4 też jest bardzo sprytnym ruchem. Takie w ogóle nietypowe podejście, ten wariant Vinavera do teorii, prawda? Blokujemy centrum i od razu taki marsz pionkiem h. Nie wiem, czy w jakichkolwiek innych wariantach taka akcja się rozgrywa jak tutaj. No i o co chodzi? Biały zajmuje przestrzeń na tym skrzydle królewskim. Czarny zazwyczaj do ruchu H6 nie chce dopuścić, więc samodzielnie wykonuje H6. I wieża B1, szczerze mówiąc, jest to ruch, który pierwszy raz widzę w tym miejscu. Trochę grałem właśnie tego typu pozycji, natomiast tutaj kojarzę skoczek F3. Z bardzo podobną ideą, prawda? Bo tutaj czarny w tym momencie stwarza groźbę cbije d4 i po cbije d4 hetman c3 z widełkami na króla i wieżę. Jeśli zasłonimy się gońcem i hetman zaczyna bronić, normalnie jak Jacek Gmoch tutaj się teraz rozrysowałem, to wtedy pionek na d4 jest niebroniony. Dlatego skoczek f3 się gra, żeby obronić pionka na d4. Ale wieża b1, Kamil, czy. Jesteśmy w stanie jakoś wyjaśnić, dlaczego ten ruch? W
W sumie co, wieża idzie na półotwartą linię. Ale myślę, że to nie jest pewnie jakiś tam głębszy zamysł, tylko chciał po prostu pewnie zejść z przygotowania jak najszybciej. No wiadomo, taka, wiadomo, broni się przed tym CD4, CD4, Hetman C3, ale myślisz, że no zejść z przygotowania, wieża B1 może być lepszym ruchem niż skoczek F3 po prostu, bo Obiektywnie jakichś celów na tej linii nie pewnie. widać, nie? Czarny pewnie zagra B6, dokładnie, zagrane B6, czyli tym pionkiem się nie trzeba przejmować. Troszeczkę mi się ten ruch nie podoba. No, w sumie zależy, jak będzie kontynuował, bo jeśli nie gra skoczek F3, to jeszcze ma tę opcję, żeby Hetman G4 zagrać. No i tak zagrał właśnie Hetman na G4. Czyli może o to chodzi. Okej. Bo od razu Hetman G4 chyba możemy sprawdzić, czy. No raczej nie przechodzi z tego co pamiętam, ale dlaczego? Hetman G4, pewnie CD. Kamilu, CD chyba. proszę tutaj te taktyczne warianty, to proszę wiesz, prowadzić mnie za rączkę albo najlepiej samemu te odpowiedzialne słowa wypowiadać, że coś można albo nie można zagrać. U mnie jest dopiero 8 rano, więc ja tutaj się nie będę wyklął na początku. No, kwestia Hetman bije G7 na pewno, ale to chyba czarny pozbija dużo więcej przeciwnikowi. Tam jeszcze wieża G8 jest wtrącenie zawsze. Dokładnie tak. Wieża G8, a tutaj koleżanka na A1 wisi, pogoniec D2, bijemy z szachem. Okej, czyli wieża B1 dość sprytna. Po to, żeby po B6 Hetman mógł wyjść na G4 i problem tego rozwiązany. To teraz się powinno zgadać pewnie, jakby zagrał CD, no No CD. nie? Nawet A, możemy to... CD po prostu to wtedy na C2. Czyli co, znowu Hetman G7? Tak, myślę, że teraz goniec D2 jest po prostu na Hetman C3. No to Kamilu, możesz tutaj czuć się jak u siebie, przestawiać, rysować. Tylko pamiętaj, że u nas to prawda nie 8 rano, ale 14, ale i tak staramy się te rysunki, żeby były należyte tutaj na szachownicy. Wieża G8 i jak. Tutaj trzeba wieżę G8 pewnie zagrać, no bo Hetman C3 to goniec D2 i tam wieża wisi. Więc. F6, H6. Ciężka decyzja Hetman chyba. F6 to skoczek D7. A widzisz, czyli łatwa decyzja. Czyli jeśli Hetman F6 to skoczek D7 i tutaj z pionkiem E5 może być poważny problem. Goniec B5, skoczek C6 pewnie. To Albo już jeszcze. też spadnie. No. To jeszcze tutaj pokażę i faktycznie ten pionek. Z tym, że po biciu na H6 on i tak spada. Bijemy i na H5 zostanie wzięty. Na E5. Poczekaj, E2 może. Jakbyśmy tą pozycję ocenili, bo tu już chyba przychodzi taki moment, gdzie wariant należałoby powolutku chyba kończyć, a spróbować postawić jakąś ocenę. No ja jestem fanem tego typu pionków, które za momencik będą sobie tutaj galopować do pola przemiany. Natomiast czarny dość dużo nazbijał. Będzie pionek więcej, tak? Po stronie czarnego. Czy może go odbije po mojej czy nie? I nie mamy pola dla Hetmana. Okej, bo jak. No, wymiana Hetmana zdecydowanie czarnemu by się nie opłacała w żaden chyba sposób tutaj. A czekaj, może Hetman E4 jest, żeby związać nas i na C2 wisi. Okej, Hetman C4 na tego. I. Znaczy to w sumie zabranie chyba nie jest jakieś groźne, na przykład F3, dama C2, wieża C1, tam jeszcze. I panie Hetmanie, gdzie pan teraz stanie? Nie wiem czy tu. A w ogóle Hetman F5 to troszeczkę niespodziewanie, ale chyba byśmy go zdobyli w ogóle. No jeszcze D3 ma pole, ale coraz bardziej tutaj się zagubi w akcji. A po Hetmanie D3 wieża C3 jeszcze z tempem dodatkowym, prawda? Tak, No i tutaj to by było. tu chyba nie będzie wątpliwości, że biały ma rekompensatę. Co najmniej, pewnie nawet jeszcze więcej niż zwykłą rekompensatę za pionka. Chociaż po wieży C1 jakieś Hetman B2 pewnie trzeba zagrać, czy gdzieś. Może król F2, może.
A czekaj, czekaj, może wrócimy trochę. Śmiało. W sensie tutaj Hetman B2 czy gdzieś. A w ten sposób, Chociaż, okej. żeby nie tracić zbyt dużo czasu, bo G4 chyba dla nas przydatne, bo tego skoczka F5 nie będzie. No wieża C3 chyba i tak należałoby tutaj zagrać, prawda? Wziąć dopóki można. A No tylko. to są właśnie te Francuzy takie, dlatego ja tego tak nie lubię, bo nigdy nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. No tutaj trzeba by tą pozycję na pewno bardzo dokładnie przeliczyć i wszystkie niuanse, wszelkie kolejności posunięć dokładnie posprawdzać, żeby nas jakaś niemiła niespodzianka nie spotkała. Na przykład ruch D4 teraz z planem D3 pewnie, jeśli wieża gdzieś odchodzi. No sprytnie tutaj to rozgrywasz, powiem ci. Też chcesz chyba wykorzystać, że u mnie jest według mojego trybu dnia też poranek i chcesz mnie złapać na jakiejś, wiesz, braku czujności. Myślę, czy jakieś goniec C1 tutaj wtrącenia tego typu nie mógłbym zrobić na przykład. Tylko nie wiem jeszcze po To co. Hetman Hetman B1. A1 zagram. A1 O, w może ogóle. Hetman B1 nawet lepiej. No A oba nie, rupy. czekaj, Hetman B1 to zabierzesz na D4, czy nie? No ogólnie taki był mój cel, żeby coś takiego ci zrobić. Znaczy, goniec C1 nie wiem, czy potrzebujesz tak naprawdę, bo ten goniec w sumie na F4 całkiem nieźle stoi chyba. Może jakieś groźby może stworzyć po wieża C7? No właśnie szukałem idei typu wzięcie skoczka, czy później jakieś wzmocnienie nacisku gońcem D6, hetmanem F6 może. No, pozycja z rodzaju takich, delikatnie mówiąc, skomplikowanych, i w praktycznej partii mogłoby tutaj się wydarzyć, no, wszystko chyba, prawda? Tam pewnie dużo wcześniej coś lepszego jest, znając życie. No, tak, też tak podejrzewam. Ten wariant tak dziwnie wyglądał Na dosyć. słowo honoru chyba tutaj troszeczkę polecieliśmy, prawda? Natomiast ogólnie hetman G4 i. Aha, sprawdzaliśmy, co jeśli czarny wybiłby na D4 w tym miejscu. To co, Kamil, umówimy się, że raczej nie może czarny zbić. Pewnie nie, pewnie był bardzo dobrze przygotowany na to. Z naciskiem na raczej, prawda? To będzie taki bufor bezpieczeństwa dla nas. Wieża G8, obrona tego pionka i za momencik zobaczymy sytuację bardzo typową dla Francuzów różnego typu, właściwie we wszystkich, czy w Mackeczonie, czyli odmiana klasycznego wariantu w Winawerach, w Taraszu też się zdarza, że ten król zagrywa na F8. A to ciekawe, bo połączył wieża G8 i król F8. Tak, Tak. właśnie, prawda? Oba te ruchy mają na celu obronę pionka G7. Tutaj oba zostały wykonane. Jeszcze taką mam myśl, czy nie mógł tutaj zagrać MVL goniec D3 z planem goniec H7? Znaczy, no, na pewno A. mógł, ale jak się tutaj kolega Jan będzie bronił przed tym? I tak Pewnie król król F8. F8 znowu. I tak, no i. Znaczy, bo teraz chyba goniec jest lepiej stoi na C8 niż na D7, bo masz te goniec A6 idee francuskie tutaj. Oj, to ja to narysowałem, chyba ja. Nie, to ja, przepraszam cię bardzo. To ja twoją myszką to poleciałem przez przypadek. Bo ja tak próbowałem to goniec A6 zaznaczyć, ale. No ale to się tym nie przejmuj, to akurat przy takim sposobie łączenia jest typowe, że czasem się tutaj wysmyknie coś, omsknie o jedno pole. Goniec A6, natomiast w tamtej pozycji ten goniec i tak stoi na C8, i tak będzie grał na A6, A, no tak, więc. faktycznie, A bo. co ciekawe, w ogóle zobacz przebieg partii, bo poszło wieża G8, goniec B5 i goniec wrócił na D3. No to tego już totalnie nie rozumiem. A to faktycznie trochę bez sensu wygląda. Czy nie To mógł od pewnie razu zagrać goniec D3? musi tutaj być coś lepszego dla niego, Coś bo goniec konkretnego, D3. bo goniec K7 to jest konkretna groźba, przed którą czarny, no, musi się bronić, nie ma wyjścia. Ewentualnie jakoś kontrować, nie wiem, CD4? CD4 wygląda, że trzeba sprawdzić na pewno. No ale to nie wiem, czy nawet sam nie mogę też CD4 zagrać po prostu.
No i załóżmy teraz jakoś muszę napaść. A, no, to tak się umówmy. No i kwestia sprawdzenia, prawda, konkretu, kto z tego wyjdzie korzystniej, aczkolwiek może się okazać, że może nawet ofiara jakości na G8, zostawienie tej wieży, a później jakieś tutaj penetracje z tej strony. Właśnie tak sobie liczę. Coś takiego jak dama C4 teraz na przykład. O, ty brutalny Kamilu, chcesz mi tutaj wejść. O, na wycieczkę tego hetmana wysłałeś, prawda? Wycieczkę. Co prawda teraz pogoń z G8 chyba faktycznie wezmę na C2, tak jak mówiłeś. Tak, bo tutaj te figury są totalnie sparaliżowane, prawda? Co prawda, Hetman z Gońcem fajny duet ofensywny tworzą, ale reszta jest zupełnie nieprzygotowana do gry. I może się okazać, że coś tutaj będzie nie tak. A, albo wezmę dam szacha na F1, dama F2. Właśnie nie wiem, która opcja, czy hetman Znaczy, C2, czy hetman ogólnie F1. jak liczysz Warenc, to śmiało możesz na głos liczyć, przynajmniej próbować. Wiesz. A ja postaram się ewentualnie to albo narysować, albo w miarę widowni przybliżyć jakimiś bardziej amatorskimi słowami później, co tutaj przeanalizowaliśmy. Dobra, bo się zastanawiałem tutaj, czy Hetman C2, czy Hetman F1 jest lepszym ruchem. Bo Hetman C2 to jakieś Hetman G7 można. A to już takie MVL Aleksiejenko runda druga, tak? Każdy sobie zbija i nie patrzy na kolegę. Przecież to mega ryzykownie wygląda. No. Tutaj nawet Tak. Hetman E4 są Właśnie też wtrącenia. myślałem o tym ruchu, żeby poza słońce mieć wtrącenie. No tutaj jakiegoś wieczniaka, jakieś powtórzenie chyba czarny co najmniej będzie miał. Co najmniej, to się zgadzam. No nie, to w takim razie nie można Ok, wchodzić czyli tym razem. goniec B5 wygląda dość rozsądnie. Na goniec D7 też się pewnie będzie chciał wycofać i wtedy nie ma planu związanego z goniec A6. Jeśli zasłoni się skoczkiem, to też nie ma planu związanego z goniec A6. A jak odejdzie królem, to wracamy do tamtego wariantu, tylko że czarny król jest. No właśnie, czy to na pewno jest dla niego korzyść, że on jest na F8? Mocniej broni tutaj, nie będzie mógł nigdy długiej roszady zrobić. Są na pewno warianty, gdzie czarny chciałby tą długą roszadę wykonać. No zazwyczaj tak, prawda? Zazwyczaj wymuszenie ruchu królem w początkowej fazie partii jest dla nas opłacalne. To ciekawe się potoczyło tutaj. To jakieś mega niuanse teoretyczne raczej. Goniec A6. Plan typowy dla Francuza, gdzie chcemy wymienić białopolowego gońca. No i teraz wymiana za wymianą praktycznie. Bardzo dużo rzeczy powymieniało się w tym miejscu. CD5, goniec D3 i po CD3 skoczek D7 w ogóle, zobacz. No to teraz, Kamilu, proszę mi tutaj wyjaśnić, bo możemy odbić pionka sobie za darmo, możemy zbić tutaj pionka, możemy zbić tutaj. Bardzo dużo możliwości ma czarny, a decyduje się na ruch. No właśnie. Dlaczego skoczek D7? Chcę zabić skoczkiem pewnie któregoś z pionków. Kwestia C bije B6 nie wchodzi w grę. No to chyba za dużo. Tu dama C3 jest, dama E5. Hetman C3, hetman E5. Albo hetman D3, kolejne tempo. To Czyli chyba wiesz, wszystko wisi tutaj. zbijamy, prawda? Młynek. Młynek, wszystko tutaj zginęłoby. Okej, okay. A kwestia hetmana E5 od razu. Też pojawiło się na czacie pytanie, czemu nie hetman bije E5? No bo mamy z szachem i z atakiem na kolejnego. Skoczek E2 pewnie. No i zakładam B bije C5. A to skoczek leci chyba na B8. No właśnie. Otóż to. I to chyba jest puenta tego wariantu. Czarny też nie zdążył swojego hetmańskiego skrzydła rozwinąć. No i nie ma ratunku, prawda? Hetmana możemy uratować, ale skoczka już nie. Jak byś nazwał w ogóle ten motyw? Bo kiedyś o to się spieraliśmy. Czy masz na to nazwę swoją? Nazwę? Mhm.
bo wiesz, Nazwę? spotkałem się z różnymi Jeszcze. określeniami, że to może być szpikulec, że to może być rożen, szaszłyk też ktoś kiedyś mówił. Zanim zacząłem uczyć dzieci i poznałem te wszystkie podstawowe pojęcia, które no jakby znałem taki motyw wcześniej, że można tak zdobyć figurę, ale po co wiedzieć, jak się nazywa, no nie? Natomiast gdybym nie wiedział, to powiedziałbym, że to jest po prostu związanie. Natomiast figura mocniejsza jest z przodu, czyli ona no nie jest tak do końca związana. Nie wiem, czy Piotrek łapie się za głowę, jak to szaszłyk? No, no Wiesz tak, co, no może być. teraz to właśnie zmieniłeś mój cały światopogląd, bo ja to zawsze traktowałem, że a tutaj to zabieram figurę, a teraz to będę myślał, że tam jakiś szaszłyk tutaj czy szpikulec wchodzi. To jest motyw pod tytułem Zabieram figurę, prawda? A na związanie masz też jakąś swoją nazwę albo na widełki? Nie mam żadnych nazw. Czyli zobaczcie, żeby zostać mistrzem Polski, nie trzeba znać nazw, tylko trzeba umieć je stosować w praktyce, prawda? Trzeba po prostu umieć zabierać te figury i proste. CD3, czyli skoczek D7, myślę, że wyjaśniliśmy tutaj odpowiednio. I za momencik struktura się ustabilizuje, bo MWL zagrał D4, BC5, powrót Hetmana. Dobra, to zanim jeszcze kolejne tam pytanie za momencik ci zarzucę, takie bardziej strategiczne. Tak, to jest ruch z rodzaju takich, których nie rozumiem. Nie chcę na C2 po prostu wpuścić czarnego, czy o co tu się rozchodzi? Tak, tam chyba jest problem z białymi polami trochę, żeby bronić teraz. Bo czarny grozi, tak? CD, dama C2, to coś wisi po prostu, tak? No, tak to wygląda, że jest to faktycznie groźne, ale czy nie zdążylibyśmy skoczka E2 może po prostu zagrać? A, że chcesz wieża B2 mieć na dama C2 Dokładnie. teraz. Pobroniłem gońca, goniec broni wieżę i za momencik zdążę albo zroszować, albo wyjść tędy, a królem na piechotę. To jeszcze się A to zastanowię, ale. wygląda logicznie bardzo. Więc czemu nie skoczek E2? No, Hetman, okej, okay, wygląda tutaj. Przez chwilę miałem takie urojenie, że czemu nie gra goniec bije H6? Przecież tu jest roszada zrobiona. No, to jest taka roszada w wersji demo. Król i wieża stoją troszeczkę odwrotnie. Ale Hetman tutaj wygląda fajnie, tylko zastanawiam się, czy skrzydło hetmańskie nie będzie w jakiś sposób zagrożone. W sumie też się zastanawiam, tylko nie widzę za bardzo, jak to zacząć atakować. Nie wiem, Hetman A5, wieża B8, ale może wieża B8 być spryt. Chociaż nie, no wieża B8 to nawet wybije, zrobię roszadę. To by wyglądało nieźle chyba dla białych, no nie? Tak się wydaje. Przykładowy wariant taki roszada i Hetman co prawda może tutaj wejść. No ale to już kiedyś ustaliliśmy, że z Hetmanem to jest tak jak z Błaszczykowskim. Sam meczu niestety nie wygra. A wiesz co, na takiego hetmana mam akurat nazwę. Tak? To dawaj. Taki hetman to się nazywa hetman partyzant. Partyzant, o proszę. Czy I to jakieś. akurat mi się bardzo często stosuje. Na partyzanta, no okej. Okay. Ja bym takiego hetmana nazwał hetman turysta na przykład. Poszedł na wycieczkę, zobaczył, pozwiedzał, ale zaraz będzie chyba musiał się wrócić, bo nic nie osiągnie. Brzmi to jak zupełnie przypadkowy dobór słów. Całkowicie, oczywiście. Tak, tutaj to pewnie białe mogą próbować trochę otworzyć pozycję może, bo ta wieża na G8 jakoś Tak, no właśnie ta słabo roszada zrobiona wygląda. w niepoprawny sposób. Wieża, no właśnie. O ile sam król nie jest problemem, bo raczej biały nie ma się do niego jak dobrać, przynajmniej na razie, to ta wieża całkowicie odcięta od gry. Może DC tutaj w takim razie można by rozpatrywać. A jeszcze chodzą mi po głowie takie rzeczy, Kamilu, jak ruch. Ale dobra, jednak żartowałem. Myślałem o F6. Bo tak fajnie zobaczyłem, ale na E5 atakujemy, jest świetnie. Po biciu chcę tutaj wieżę otworzyć, ale chyba ruch Hetman bije E6 wyjaśni wszystkie moje wątpliwości tutaj. Może wyjaśnić, albo No. skoczek F4 pewnie.
Nie wiadomo. O, no to jeszcze tak. No to Ale też będzie. ma na 6 I lat taki skoczek spokojnie. F4 to będzie też taki skoczek turysta, który osiądzie na stałe, prawda? Pojechał na wakacje, spodobało mu się i został. I na tym Tak, G6 jeszcze tak będzie. nie wiadomo, gdzie idzie, co prawda, czy na G6, czy na E6, Ale ale coś gdzieś tam spadnie. coś znajdzie dla siebie. A to w ogóle F6 nie ta ma. wieża to chyba nigdy nie wyjdzie z G8, skoro E6 nie działa raczej. No są idee zawsze z G6, ale tutaj ten goniec też fajnie strzela. G5 Znaczy... no raczej nam nie pomoże w żaden sposób, prawda? Czarnemu w sensie. No bo tak naprawdę dalej nie wychodzi nic tam, nie? Emigrant. Widzowie podpowiedzieli, że to jest hetman partyzant, a skoczek emigrant, bo idzie na stałe. Może być, może być. Jeszcze ja tutaj w międzyczasie, jak coś ciekawego na czacie będzie się działo, Kamilu, to będę zwracał Twoją uwagę. Pytanie, czy będziesz grał dzisiaj o 18 w turnieju kadry narodowej na Czeskomie? Tak, chyba tak. Planowałem grać wstępnie, aczkolwiek nie wiem, czy jakiejś drzemki nie będę potrzebował po tym, jak pretendenci się skończą. No nie wiem, czy pamiętasz rundę w poniedziałek. Bardzo dobrze w turnieju kadry poszło Danielowi Sadzikowskiemu. A wcześniej całe popołudnie komentował kandydatów, więc może jest to jakieś, wiesz, jakiś znak dla ciebie. Może, może. To chyba powinienem zagrać w takim razie. Dobra, to Zdecydowanie spróbuję tak. zagrać. Zdecydowanie. Poszło Hetman D1 i myślę, no mi się ten ruch się nie podoba i tutaj wydaje mi się, że no chyba się zgadzamy co do tego, że skoczek E2 wyglądał przyzwoicie. Tak, po skoczek E2 nie wiem w sumie. I teraz, Dlaczego tak? Kamil, jesteś arcymistrzem. Śledzimy partię zawodników ze ścisłej światowej czołówki. I teraz, no, chciałbym Cię poprosić o radę, bo no, ja uczę dzieci gry. No i ogólnie, no, staram się w taki sposób uczyć, żeby dzieci raczej, wiesz, wyprowadzały figury, robiły roszadę. A tutaj mamy partię światowej czołówki, 16 posunięć. Biały stoi wszystkim na pierwszej linii. Król w centrum. Czarny, no, wygląda nieco przyzwoiciej, bo przynajmniej skoczki już gdzieś wyszły, ale król już roszady nie wykona. Dlaczego tak się dzieje na tym poziomie, że no te zasady ogólne są traktowane tak jak są i po 16 ruchach widzimy bardzo nietypowy obrazek? W sumie to ciężko mi coś powiedzieć, ale z tego co zauważyłem, to w szachach zawsze do każdej reguły w zasadzie zawsze są jakieś wyjątki. Więc w sumie w tym momencie możemy zwrócić uwagę na czarną wieżę na G8. I w sumie ta wieża no, raczej nie ma żadnych perspektyw. A białe figury tak naprawdę. To może taka sprężyna tutaj zadziałać, że jak już wejdą do gry, to tak wszystkie naraz prawie, że tam jakaś wieża wyskoczy, gdzie jest skoczek. No nie wiem w sumie, co z gońcem jeszcze zrobić. Gońca pewnie chciałbym na A3 postawić, ale to nie sądzę, że mi pozwoli. Tak, to takie typowe zagranie w Winawerze, ten manewr A4, goniec A3. A tak A4. naprawdę ja tutaj potrzebuję cztery ruchy, żeby rozwinąć wszystko. Wtedy wszystkie moje figury będą w grze. I roszada zrobiona, lub król na F1 na piechotę pójdzie, nie? Tak, czy król nawet na E1 może zostać na razie pewnie. Nie wiem też, czy mi pozwoli wieża H4, bo tam zawsze jakiś skoczek F5, ale może wtedy zdążę wieżę na F4 ustawić, co chyba też jest dosyć typowe. I tam zawsze będę groził G4, żeby przepędzić tego skoczka. Czyli ogólnie konkrety, prawda? Biały poszedł na jakieś ustępstwa, ale też wymusił no, nietypowe ustawienie u przeciwnika. No i kwestia, kto lepiej na tym skorzysta, a to okaże się tak naprawdę za momencik. Prawda, Tak. ja myślę, żebym się zdecydował na to skoczek E2, które zaproponowałeś. To jakoś tak bardziej Ale naturalnie tak według mnie naprawdę wyszło. uważasz to za dobry ruch, czy nie chcesz, żeby mi było przykro? Znaczy, ja lubię tak po prostu grać naturalnie raczej. Skoczek E2, jeśli nie tracę żadnego materiału i chcę zrobić roszadę, to raczej nie może być błąd.
A jak widzieliśmy, wymiana wież przez wieżę B8 to pewnie nie jest jakoś na rękę czarnym, bo ta wieża na A8 pewnie musi pełnić jakieś cele obronne teraz, jako że ciężko się tam rozwinąć na drugim skrzydle. No tak, to czyli faktycznie moglibyśmy jakby tą pozycję i dylemat związany ze stylem gry białego w debiucie podsumować, że mimo że wizualnie biały wygląda tutaj bardzo kontrowersyjnie, to czarny ma jeszcze większy problem właśnie z tą wieżą. O ile reszta figur jest w miarę ok, to wieża G8 nie ma praktycznie żadnych perspektyw na aktywizację się w najbliższym czasie. To może przejdziemy do aktualnej pozycji, bo tutaj ten debiut dość szczegółowo poanalizowaliśmy. W tym momencie sytuacja wygląda tak. Co ciekawe, biały zrobił roszadę, czyli zdecydował się na takie zagranie. No, wobec ruchu C4 chyba jest to logiczne, prawda? Bo wtedy ta wieża już tam nie miałaby za bardzo co robić. Tak, jak najbardziej. Więc przez roszadę. Ostatnie dwa ruchy czarnego to ja nie wiem, czy to jest wieża H8 i król E8. Może tutaj Jan Niepomniachtchi zapomniał, że jak już ruszył figurami, to nie może zrobić roszady. Zakładam, Wiesz że co, ale tak nie jest. tam hetman partyzan wchodził na H7 pewnie. Tak, w tej pozycji. I tak, i tutaj był właśnie ruch hetman C2 i na partyzanta. Faktycznie, no to On był. chciał pewnie król E8 uciekać, ale przestraszył się, że hetman H7 go tam sparaliżuje zupełnie. Słusznie. Czyli te partyzanckie tutaj wycieczki, no, A zauważasz nie, wszystkie. czekaj, bo tam jeszcze skoczek F8 jest. Wypędzenie partyzanta. No, kwestia, czy czarny zdąży, czy tam jakieś, wiesz, goniec H6, łubudu nie wejdzie w międzyczasie. No, ale to też kwestia konkretów. Tylko, że król E8, okej, okay, teraz od razu chyba nie moglibyśmy, tak? Ze względu na tutaj i powrót. A, to rozumiem chyba. To moglibyśmy wieża B4 zagrać zamiast hetman H7. I teraz na skoczek C6 mamy hetman H7 pewnie. Czyli Okej. powiedzmy wieża B4. I to byłoby praktycznie Tutaj to samo, jakby jeszcze co ma takie czasami. W partii, bo tam też MVL zagrał tą wieżą na B4. Tak, i teraz właśnie. Teraz to wieża A4 grozi w ogóle, czy nie? I Powrót zabrać i na po prostu A7. na A7. No, wzięcie pionka A to jest kluczowy element, kluczowy przystanek w drodze do końcowego sukcesu w każdej partii. Bo pionek A jest najszybszy, Kamilu, ale to na pewno wiesz, jako dobry gracz. Teraz już wie. Aktualna pozycja wygląda tak. No i poprosiłbym cię tutaj o taką, zanim spróbujemy jakoś konkretne posunięcie przewidzieć, to taką strategiczną charakteryzację, czyli jakie elementy w pozycji są na korzyść białego, jakie czarnego i ewentualnie jakie cele w najbliższym czasie poszczególni zawodnicy mogą tutaj realizować? Cele są proste. Biały zagra F5 w następnym ruchu, praktycznie na wszystko. A czarny nie chce grać E7, bo przed chwilą zagrał skoczek C6 chyba ruch temu. Więc jeśli to wzięcie jakości się nie zgadza, chyba nie wygląda zbyt zachęcająco, to biały powinien być bardzo dobry tutaj. Tym bardziej, że nawet jeśli. A, jeszcze typowe jest dla czarnych, że czarne się bronią zawsze na F4, F5 grają taki ruch. Ale tutaj chyba jest bicie hetman G6. No to możemy sprawdzić. To jest taki mamy komfort, prawda, że jako obserwatorzy możemy bez konsekwencji sprawdzić wariant F5, EF. Bo jeśli tak F5 nie działa, to przeważnie biały jest bardzo dobry. Co prawda tutaj druga opcja jest zabrać jakość, bo zawsze trochę materiału przynajmniej się wygra. Atak biały wygląda bardzo groźnie. Szczerze mówiąc, troszeczkę mi wstyd, ale dopóki ty o tym nie powiedziałeś, to ja nawet nie zauważyłem, że czarny może tutaj wziąć jakość. Oczywiście wizualnie, tak optycznie, pozycja białego bardzo mi się podobała i dalej bardzo mi się podoba, ale jak. No myślę, że to należałoby wziąć pod uwagę. Co jak biały weźmie?
No, MVL chyba odbije, to nie ma wątpliwości. No i tutaj od razu chyba pozwolę sobie pokazać wariant, albo i nie. Przez moment myślałem, że na wieża bije B4. Będzie po prostu. A, widzisz, na początku myślałem o wieża B1, ale tego ruchu nie ma, bo na B1 odbijamy z szachem. Ale hetman Tak, C3. to są. Hetman C3, wieża ginie i tutaj biały będzie miał pełną figurę więcej. No może nie taką pełną, Tak, bo to się. za dwa pionki, ale no to jest wygrana pozycja. Tak, bo ponieważ ta wieża chyba dalej prawie nie wychodzi z A no H8, prawda? właśnie, Więc. pamiętajmy, że czarny nie może wykonać roszady. Tak, to tutaj to nie mógłby na to iść na pewno. Czyli czarny nie ma Czyli hetman zwrotu aż. sprzętu. Czyli hetman A6 jedyny ruch. I jak myślisz, Ja myślę, że należało? Śmiał. chcę gońca otworzyć na pewno. Czy tutaj, czy na A5? I ten hetman znowu musi. Ale pamiętaj, na B4, jeśli chciałeś iść w celu powstrzymania przeciwnika przed roszadą, to nie musisz, bo król już się ruszał i roszady wykonać nie będzie mógł. Znaczy, ja chcę po prostu otworzyć te diagonale dla gońca. I hetman chyba musi iść na jakieś pasywne pole B7, czy C8 nie będzie atakował mi A4. No załóżmy C8 może i F5 od razu, tak? Albo goniec A5 najpierw, żeby osłabić jeszcze punkt E6. Tak, bo ta wieża po szóstce trochę broni. A, ale teraz chyba grożę wieża E6, skoczek F4. A jeśli FE, to mam dama G6, To czy tam też skoczek. może pokażemy. Groźba jest FE i na wieża E6 skoczek F4, atak na wieżę i na bardzo ważnego pionka D5. Natomiast po wzięciu tutaj bardzo no, słabe pole na G6, wtedy się zrobi hetman po wejściu w towarzystwie wieży. No, zrobi tutaj nie powiem z czego, ale jesień średniowiecza czarnemu. Tak, i mam jeszcze tego gońca otwartego, który tam dołączy, jak król będzie uciekał to na B4 czy na A5. O kurczę. Te strzałki tak średnio mi wychodzą na razie. Spokojnie, Kamilu. Człowiek się całe życie uczy. Wiesz, ktoś potrafi rysować strzałki, ktoś potrafi nazwać szaszłyka szaszłykiem, a ktoś inny potrafi zostać mistrzem Polski. I z tych wszystkich trzech umiejętności niektóre opanowałem do perfekcji, ale chyba wolałbym inne, szczerze mówiąc. No, czyli co? Rekompensata. Zdecydowanie, może nawet na pograniczu jakichś bardzo dużych kłopotów dla czarnego. A to może czarny będzie musiał bronić. A wieża F8 chciałem, żeby jakoś bronić tę linię F, ale to pod następne tempo. Tak jest. To nie Ale wiem w sumie ty. chciałbym cię pochwalić. Strzałka wieży na F8 świetnie ci wyszła tutaj. Także. Za pierwszym razem. No, super. Już wiemy, że Niepomniaszczy nie zdecydował się na wzięcie tej wieży. Co więcej, cofnął skoczka na E7. I to zaraz pewnie spróbujemy rozważyć, co będzie mogło być dalej. A Ale to chyba takie. jest spore ustępstwo. No, spore to wiesz, takie przyznanie się po pierwsze do błędu. Czarny zagrał tam i z powrotem. Skoczek partyzancko-turystyczny poszedł, wrócił. I to nawet nie wyszedł z domu, prawda? To ten skoczek tak jak w kwarantannie między salonem a kuchnią krąży i nic nie robi. A biały wykonał dwa fajne posunięcia. Wieża B4 i F4. I tutaj, no, nasuwa mi się taka myśl, że MVL może być po prostu blisko zwycięstwa w tym momencie. Tak, to wygląda bardzo dobrze dla białych. Co zresztą mi się podoba, jako że kibicuję jemu. No, ogólnie dla sytuacji w tabeli to ewentualne zwycięstwo Francuza byłoby bardzo interesujące, prawda? Bo dogoniłby Nepo, stawka znowu by się zrównała na półmetku. I no, chyba jako kibice to takiej sytuacji najbardziej chcemy. Tak. Teraz chyba ma dwa ruchy, G4 albo. Oj nie. Oj, tak, dobrze. Udało się. Oj. Musisz bardzo powolutku i dokładnie te strzałki robić, to wtedy będą się udawały. Mnie nie łapie, kurczę. No i pięknie. O,
A to teraz dobrą radę mi dałeś chyba. To są szachy klasyczne, wiesz, czyli tutaj nie mamy pośpiechu, dużo czasu i do każdego narysowania można się dokładnie przyłożyć i wtedy będzie świetnie. No G4 wygląda, właściwie oba te ruchy, które narysowałeś, i G4 i wieża B1, prawdopodobnie są dobrymi ruchami i ciężko jakąkolwiek wadę ich znaleźć, prawda? Poszło Prawda, wieża wieża FB1, B. zagrał. O. Ciekawe, to pewnie teraz będzie chciał. O. I F5. Odpowiedź niepomniaszczego, natychmiastowe F5. A, czyli G4 na G4 pewnie on by F5 też zagrał, dlatego G4 może nie byłoby zbyt Możemy dobre. sobie sprawdzić. G4, F5. I może taka była idea ruchu skoczek E7, żeby po ewentualnych wybiciach skoczek kontrolował pole G6, nie wpuszczając tutaj hetmana. Tak, i teraz te pionki po biciu na F6 będą wisieć wszystkie. A jak wybicie, to tutaj te czarne skoczki okazują się no bardzo aktywne. A jeszcze chyba jedna rzecz ważna tutaj jest, że po F5 jest skoczek G3. Znaczy, ja nie biję chyba na F6, chyba nie mogę, bo wiszą te pionki na G4. Ja nie wiem, czy. Chyba nie mogę bronić nawet G4 teraz, no nie? No nie bardzo jest jak. A G5 no to chyba troszeczkę, ale samobójstwo. Tak, czyli ja myślałem o skoczek G3 tutaj. Oj, nie. Powolutku, Kamilu, powolutku. I teraz myślę, że czarne by zagrały wieżę F8 pewnie, a nie FG. Na skoczek G3, żeby trzymać ten punkt F5. Ale tutaj coraz bardziej mi się czarny zaczyna podobać, bo zaczyna, wiesz, mieć swoje jakby cele. Nie tylko już się broni, ale też biały musi tutaj się powolutku przejmować niektórymi rzeczami. Tak, tutaj wygląda właśnie jakby czarny się wyrabiał ze wszystkim po G4. Bo jeśli nie byłoby wieża F8, to po FG F5 to pewnie byłoby bardzo groźne. Okej, okay. No przekonałeś mnie. Ogólnie ruch F5 jest zagrany w partii. Nepo zagrał. I ten ruch G4 na pewno gdzieś tam będzie się przewijał w niektórych wariantach, czy ewentualnie w końcówce, jak będziemy chcieli jakoś przełamywać pozycję. Natomiast gdybyśmy już teraz mieli zagrane G4, to bylibyśmy zmuszeni do gry na skrzydle, gdzie chyba nie chcemy, prawda? Bo na hetmańskim mamy więcej figur, a zwłaszcza ta wieża nie ma dostępu. Chociaż, Kamilu, tak nie wiem, czy się nie rozpędziliśmy trochę, bo czy mamy jakąś groźbę stworzoną? A czarny prawdopodobnie zaplanował król F7 i wieża B8 za momencik. Biały pewnie musi goniec C1, goniec A3 iść, żeby zrobić coś z tym gońcem słabym teraz. To chyba albo goniec E1, goniec H4. No, ale oba te ruchy wykonamy. I okej, okay, jest to ewidentnie poprawienie pozycji naszego gońca. Ale czarny też w tym samym czasie rozwiąże swój największy problem. Może jednak nie jest tak tragicznie. Ta, może faktycznie trochę przesadziliśmy na początku, że. Kurczę, strasznie solidnie po białych polach tutaj jest ta pozycja. Aczkolwiek myślę, że goniec C1, goniec A3 to będzie trzeba wykonać. Bo z takim gońcem na D2 to chyba nie można grać. Bo jak ustawię gońca na A3, to wtedy idee z G4 zaczną dalej być znowu możliwe. Tak, myślę, że goniec C1, goniec A3 To trzeba sprawdźmy. kontynuować. Sprawdźmy pozycję. Goniec C1. No, król F7 chyba trzeba, nie? W ten sposób też grać. Nie Jakbyśmy. wiem, czy nie wtrącić czegoś typu wieża B5 pewnie nie ma zbyt dużo sensu wtrącić. Wieża B5, hetman A6, no nie? Tak, bo później po wieżach HB8 będzie wisieć mi tam pionek w zasadzie. Tak, to goniec A3 pewnie. No i wieża B8. I kwestia. No właśnie. Czarny zdążył. Rozwiązał swoje problemy.
No kwestia, czy biały ma przewagę, może ma jakąś, ale czy aż taką? No nie wiem, Kamil. Ja mógłbym tutaj dużo powiedzieć, w sensie i może inaczej. Mógłbym bardzo długo mówić, a mało powiedzieć w tym czasie, może w ten sposób. Czy jesteśmy w stanie jakimś, załóżmy, że w ten sposób będzie, jakimś spójnym wnioskiem tą partię zakończyć, żeby też przejść do pozostałych, ocenić, spróbować przewidzieć dalszy przebieg. Ja myślę mimo wszystko, że biały dalej trochę napiera. Aczkolwiek jak kontynuować, to nie jestem pewien. Ale myślę, że biały ma tę ideę z G4. Bo teraz jak goniec jest na A3, to goniec będzie atakował skoczka na E7, jak się coś powymienia czy coś. Na przykład mogę zagrać teraz wieża F1 może. Bo ja myślałem o jakimś G4 teraz, ale po FG wieża B6, wieża B6. Nie chcę wymieniać tak dużo materiału wcale, a nie mam czasu na wieżę F1 wtedy. Więc pewnie G4 teraz nie działa raczej. W partii poszło nieco inaczej. Bon Voyage wtrącił wieża B5, tak jak proponowałeś. No to są pewnie jakieś niuanse, nie? Które on tutaj zagłębiając się w jakieś dokładne obliczenia był w stanie ocenić. Natomiast chyba wieża B5 w żaden sposób nie zmienia oceny pozycji. I Raczej chyba nie. aż odejście. Dobra. No, może tutaj się wydarzyć. Pozycja bardzo ciekawa, zamknięta. Do kontroli czasu zostało 15 posunięć, czyli raczej zawodnicy nie będą tutaj mieli czasowych problemów. Myślę, że przejdziemy, Kamilu, do pozostałych partii. Zobaczymy, jak tam to się toczy. Chciałem na jedną z partii zwrócić chyba uwagę. Ta partia mi strasznie przykuła moją uwagę na samym początku, jeszcze zanim rozpoczęliśmy relację. Może szybciutko przelecimy debiut, a później, jak już ta sytuacja, struktura i tak dalej się ustabilizuje, to wtedy bardziej się zagłębimy. Partia rosyjska i co ciekawe, zagrana przez Wanga przeciwko Karuanie, a z tego co się orientuję, to na te światowe salony właśnie dzięki Fabiano partia rosyjska wróciła kilka lat temu. Tak, Karłana chyba bardzo, bardzo dużo grał tę rosyjską ostatnio. W sumie, aczkolwiek oni grali to gdzieś w tym najsilniejszym Openie chyba. Właśnie Karłana grał białymi przeciwko Wang Hao i też właśnie rosyjska poszła. Aczkolwiek nie pamiętam dokładnie, co tam poszło. To tak może, Kamilu, tutaj oddaję Ci ster na szachownicy, jakbyśmy tak te pierwsze 10-15 posunięć przeklikali z krótkim omówieniem co i dlaczego. Skoczek C3 to jest typowe raczej, że biały teraz będzie chciał zrobić długą roszadę i spróbować atakować. Tutaj są dwa ruchy chyba. Goniec E3 i goniec F4. A w sumie nie pamiętam, jaka jest różnica. Pewnie jakieś niuansiki. Prawdopodobnie oba są grywane i zależy co kto woli, no nie? Tak, ja w sumie zawsze też często w jakichś blicach stosuję ten wariant, to tak sobie w sumie wyskakuje, gdzie mi się bardziej podoba akurat w danym dniu. Czyli gramy Ale to blica, wiadomo, że... zagraliśmy parę ruchów, rzut monetą, reszka, goniec E3, orzeł, goniec F4, jak stanie na kancie, to na G5 i fory dla przeciwnika. Wiadomo, że białe będą próbować stworzyć jakiś atak na króla, jeśli czarny zrobi krótką roszadę. W sumie nie wiem, trzeba by było się trochę bardziej wgłębić, jaka jest różnica tam. No ale wybrał goniec E3. I teraz chyba właśnie zrobiło się popularne to skoczek F6. Ja rosyjską też trochę grałem, ja myślę, że... Sprawdzałem tutaj C6 czy coś w tym stylu. Jaka jest idea ruchu C6? Żeby zagrać podobnie w sumie. Żeby zagrać D5.
skoczek F6, skoczek E4. Okej. Co prawda tutaj jakieś dziwne warianty były, chyba goniec D3, to myślałem, że chyba, z tego co pamiętam, to chyba wtedy tutaj skoczek C5 się grało. Ale tu jakieś mega dziwne warianty są, goniec C5, DC, dama F4. Teraz hetman nie ma tak naprawdę dobrego pola. Pewnie hetman A5 muszę grać. Nie wiem, czy tutaj nawet się broni na A2, czy się nie gra jakiegoś H4 od razu. Ale to wiadomo, że bardziej wszystko tutaj musi zostać komputerowo zrobione, żeby to grać raczej. A ostatnio popularna się stała ta idea właśnie skoczek F6 i C5 tutaj. Tak, ja właśnie kojarzę tą pozycję, która właśnie zwróciła moją uwagę po kilku posunięciach, właśnie tutaj po wymianie tych hetmanów. Kiedyś już A, jeszcze widziałem jedna takie sprawa. pozycje. Śmiało. Wydaje mi się, że gdzieś widziałem, że ktoś próbował zagrać trochę jeden goniec E6, myślę. Ktoś próbował zagrać C4 Żeby nie od wpuścić razu. hetmana na A5. Coś w tym stylu właśnie. I tutaj akurat C4 to chyba jest bardzo wątpliwy ruch, ponieważ jest bardzo fajny ruch B5 czy coś w tym stylu. Od razu, tak? Sprawdza tą C4. Tak, i tutaj chyba czarny ma już przewagę i to taką solidną, że jakaś idea jest, nie wiem, czy CB, czy C4, czy A6 się zaczyna, ale tutaj to w takim stylu wołgi w zasadzie się podrywa te piony. I tutaj jakiś mega atak chyba na króla idzie. No wygląda tak, ten król na C1 troszeczkę zagubiony, też czarny swoją strukturę pionową zdecydowanie poprawił, a ewentualnego ataku na królewskim skrzydle no nie widać na razie, zupełnie. Tak, czyli... Czyli C4 zbyt wcześnie zagrane byłoby. I tutaj pytanie od czatu i taka sugestia, podpowiedź, czy w meczu Caruana Carlsen te partie się nie pojawiały kilka razy, te pozycje. No ja mam taki, Kamilu, prześwit w głowie, że tak jakbym kilka partii dzień po dniu właśnie oglądał w tej pozycji jakiś czas temu, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to była jakaś, nie wiem, czy olimpiada, czy właśnie Caruana Carlsen, czy inny ważny turniej. Natomiast ostatnio chyba, no często do tej pozycji dochodzi. No to po raz kolejny myślę, że to jest taka dość ważna sprawa. Tak może, Kamilu, w dwóch, trzech zdaniach o typowych planach w tej pozycji, do czego poszczególne strony będą dążyły, na co muszą uważać i czego możemy się za momencik spodziewać. Co prawda partia już się troszeczkę rozwinęła i o aktualnej pozycji też na pewno troszeczkę porozmawiamy, ale ta struktura to często się pojawia w partiach arcymistrzów ostatnio. A to akurat trudne pytanie zadałeś, bo ja nie za bardzo wiem tutaj. To musisz improwizować w takim razie. Idziemy na żywo, więc musisz improwizować. Z tego co mi się wydaje, to czarne będą próbowały dojść do D5 na pewno. Aczkolwiek w niektórych pozycjach to, że pionek jest od razu już w zasadzie na C5 może spowodować jakieś problemy dla czarnych. Z tego co wiem, to niektóre te pozycje, jak białe grają C3, a czarne mają tego pionka na C5, to te końcówki są trochę lepsze dla białych. Ten pionek na C3 kontroluje D4 i tam biały ma fajne pole na C4 przy tym pionku C5. Więc czarne pewnie musi grać aktywnie tutaj dosyć, żeby nie stanąć trochę gorzej, bo wydaje mi się, że jakiś taki dreaming scenario. Jeszcze raz? Dreaming co? Wymarzony scenariusz. Aha, okej, okay, dobrze. No dobrze, możemy śmiało tutaj od razu zrobić, wiesz, oprócz wskazówek szachowych też kurs szachowej angielszczyzny, nie ma problemu. Ale to nie ze mną na pewno, to jakiś inny gość musiałbyś zaprosić. A ostatnio jak komentowałem rundę z Danielem Sadzikowskim i w jednej z partii przewijał się motyw matowania gońcem i skoczkiem, to wspominaliśmy twój wywiad, którego udzieliłeś na olimpiadzie szachowej parę lat temu. Dokładnie tak, no. No i tam, i to 2 lata temu, Kamil, i tam ten angielski już był naprawdę fajny.
Teraz to myślę, że już w ogóle, no, troszeczkę przesadna skromność mogła się u ciebie pojawić w tym momencie. Oj, no nie wiem, ale to na inną rozmowę. Tak, no, relacji angielskich jest kilka, z turnieju kandydatów. My tutaj po polsku prowadzimy dla naszych Polaków, rodaków, więc. Chociaż wiadomo, że ten współczesny język tak funkcjonuje, że czasami takie wstawki są naturalne, prawda? Że coś się wtrąci po angielsku. Takie Tak, na przykład, to mi się tak. takie dreaming scenario na przykład, nie? Tak mi się wymknęło trochę. Nie ma problemu. Znaczy, ja bym chciał tutaj złapać, wracając tak do tematu, chciałbym jakąś blokadę złapać na D5, że nie dopuścić do D5. Co prawda, pewnie nie jest to możliwe w tym przypadku, bo w partii nastąpiło wieża AD8 od razu, czyli się Tak. przygotowywuje. A żeby zagrać coś takiego jak skoczek E4 pewnie i spróbować coś powymieniać i zablokować, to bym musiał zagrać B3 najpierw. No ale w tym przypadku B3 to bym D5 od razu dostał i jeszcze mam słabe pole na C3. Więc to by na pewno nie było na rękę białym. Czyli on na pewno nie może zagrać B3, a jakieś ruchy typu skoczek E4 nie wiem, czy mają jakiś sens. Znaczy, wizualnie wygląda fajnie. Bo w Natomiast, sumie czy coś daje ten ruch? odbiorę na B7, no nie? A to może być nie takie złe w Mam sumie. wrażenie, że właśnie policzyłeś jakiś wariant w głowie, którego nie rozumiem, więc gdybyś mógł troszeczkę tutaj jaśniej w tym temacie. Znaczy, policzyłem najprostszy możliwy wariant. No i Okej. Okay. wezmę na B7, odbiorę pewnie. No i teraz chcę złapać tą blokadę, goniec D5 zagrać. A jeśli czarne próbuje się uwolnić, to raz, że wisi ten goniec na E7 pod różnymi motywami, to dwa, że jeszcze mam B3 i zabiorę pionka na D5. Czyli to by nie działało dla czarnych. Tak, a A jeśli. ewentualne wtrącenie tutaj, goniec F6 nie jest groźny, bo mamy B3. No a jak biało-Polak się wymieni, to na pionku D6 czarny ma chyba bardzo duży kłopot. Tak, to na pewno by było bardzo dobre dla białych. Więc po skoczek E4 czarny na pewno panował coś innego. Okej. Natomiast Bo skoczka zagrał F3, E4. tak. Tak. A, czyli on zagrał F3, żeby przygotować to skoczek E4 pewnie. Czyli Może po. D5? Czy nie jestem gotowy na D5? Na C5 będzie ci wisiało. Nawet nie wiem, czy nie ma teraz skoczek C5. Czy nawet skoczek F6 też. I tutaj konik E6 jeszcze A, chyba. to chyba jeszcze lepiej I nawet. tutaj chyba dużo wyzbieramy, prawda? Tak, to się wszystko To zgadza. nie ma sensu. Więc D5 i skoczek C5 i nie widzę jakby rozwiązania tutaj dla czarnego z tej Tak, sytuacji. ale zamiast D5 czarny chyba planował zagrać skoczek G4 w takim razie. A widzisz, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I nawet chyba te partie właśnie, które gdzieś tam krążą, mi były mniej więcej tak rozgrywane i biały potem przestawiał tego gońca na w ten sposób jakoś. Było coś takiego A, czyli kiedyś. to teoria w ogóle. Nie wiem, tak mi coś dzwoni, wiesz, ale nie wiem w którym kościele. Natomiast tutaj jakieś D5 też. Takie mam, wiesz, idę jak dziecko we mgle troszeczkę przez tą pozycję, ale widzę tutaj światełko w tunelu. No, oby to nie był tylko nadjeżdżający pociąg, prawda? Ale to w takim razie przynajmniej F3 jest Bardzo jakby. logiczne. Tak. I B6 w sumie też, bo. Przygotowuje się na przyszłość, żeby ewentualny ten goniec, który się pojawi, nie atakował. I też przygotowanie do ruchu D5 kolega na C4, na C5 jest w tym momencie dobrze broniony. A czyli teraz po prostu się wybronił przed skoczek E4. Teraz już skoczek E4 nie przechodzi, ponieważ nie wisi na B7. Nie wisi i może nawet jakieś F5, D5, czy F5, F4 może nawet. Dużo opcji, chociaż to może bym też zbyt optymistycznie podszedł, bo tu jednak te gońce. Znaczy tutaj na C4 wisi, no nie? A, widzisz. No tak. Myślał Kacper o niedzieli, prawda? A stracił na C4 pionka. Jasna sprawa. Okej, czyli. No a odbijanie pionkiem to możemy pokazać, to absolutnie nie wchodzi w grę. Czarny się uaktywnia.
Goniec zostaje na D3. Bardzo pasywny, więc tak, skoczek E4 nie wchodzi w grę. No, kolejne posunięcia zostały wykonane. Czarny doszedł do tego ruchu D5 i chyba słusznie, prawda? Rozwiązuje wszelkie wątpliwości. Tak, chyba czarne musi coś zrobić, bo tam biały po prostu pójdzie pewnie G5 w następnym ruchu czy F4, jeśli czarny nie zareaguje. I tak poszedł G5. I tutaj może już bez jakiegoś szczegółowego zagłębiania się w tą pozycję, wybite wszystko, skoczek E4, F5. I może przejdziemy już do tej aktualnej sytuacji. C4, ależ tutaj dużo ruchów zostało wykonanych w międzyczasie. Natomiast jak tak szybko grają, to no nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zmierza to do remisowego zakończenia. Co ty Być na to, może. Kamil? Być może. Ach, dyplomatycznie. Okej. A czekaj, jak to się stało jeszcze raz, że No biały ma śmiało, taką to możesz strukturę? tutaj, wiesz, czuć się jak u siebie, cofnąć sobie i sprawdzić. Zostałem z tym pionkiem na F3, trochę dziwnym. A, bo czarny zagrał F6, a F5, no. I tak jakby biały szukał na siłę, prawda, jakiejś chociażby iluzorycznej przeważki, takiej szansuni gry na wygraną, ale też no, musiał iść na pewne ustępstwa w związku z tym. Że to nie wygląda, jakby czarny miał problemy tutaj. A te wszystkie ataki tutaj, tutaj, tu jeszcze goniec, skoczek, dużo tych czarnych figur wisi. A to trochę wisi faktycznie, no. Jeśli zagram goniec C5, powiedzmy. Czy coś zginie tutaj? No teraz chyba się wszystko w miarę trzyma, aczkolwiek zastanawiam się nad wieżą E5 jeszcze. Taki mam pomysł. Tutaj to się zaczną jakieś pułapki już w takim Tak. razie. I na końcu wieża F1, nie wiem czy też widziałeś to. Tak, Aczkolwiek to właśnie chyba też zobaczyłem. jeszcze nie jest taki do końca happy end, bo też na B5 bierzemy. No nie wiem, Kamil, czy jesteśmy w stanie ocenić tą pozycję? Znaczy ja nie jestem w stanie, a ty powinieneś, nie? Po to tutaj jesteś. Nie, ja też nie jestem w stanie. Takie w sumie, no pamiętajmy, że my tutaj nie piszemy książki, żeby wszystko musiało być idealnie sprawdzone. Tylko staramy się w miarę wczuć w rolę zawodników i przewidzieć, jak może to się potoczyć. Jeśli w partii doszłoby do tej sytuacji, no to na tym poziomie może nie, ale na moim poziomie to byłaby gra na trzy wyniki, tak naprawdę. Może tutaj czekaj, może jakiś ruch wieża. A czekaj, a ja mam goniec C6? Nie. Goniec A, C6 to jest. ale o co chodzi? Jaka idea w ogóle gońca C6? A chciałem wieżę przepędzić, ale to wieża C5 może Nie zagrać no, goniec Kamil, C6. to zazwyczaj to zauważy przeciwnik, jak mu wieżę zaatakujesz. Znaczy, bo jeszcze A, moja jeszcze wieża skoczek, atakuje skoczka okej. teraz. No tak, to okej. To troszeczkę może zbyt lekceważąco tutaj podszedłem do tego gońca C6, ale chyba faktycznie niewiele daje. Nie, to może wie, że F2 powinienem, bo ruchy król G6 pewnie nie za wiele dają. I jest dużo figur, a mało pionków, czyli potencjalnie no, duża szansa na jakąś w najgorszym wypadku końcówkę typu wieża przeciwko wieży i gońcowi, czy jakieś inne remisowe coś. Bo w najgorszym Tak, jakieś wypadku. szanse na remis zawsze by tutaj były. Ale tutaj nie sądzę, że czarne ryzykują czymkolwiek. Okej, okay. Czyli goniec C5 potencjalnie. Natomiast padło na czacie pytanie, Kamilu, od użytkownika o niku Amazing Deck, o goniec bije F3. Czy można? Przez chwilę chciałem śmiać się właśnie z tegoż użytkownika ze względu na wieża E7. Natomiast może faktycznie to być szansowne po król G6, bo biały też ma dużo rzeczy pod biciem. A jeszcze po wybiciu na F8 wisi skoczek, wisi goniec. I grozi dla białego jeszcze wieża D1, czyli goniec F1 też jest podbiciem, tak naprawdę. Cofnę No to sobie, to ciekawe. takie moje przemyślenie to było, a teraz
Teraz już ci nie A czekaj, przeszkadzam. czekaj. Tam na końcu chyba skoczek H4 było przy królu na G6 i zabranie gońca na F3. Czyli ja mogę zabić pewnie wieżę E7. Król G6. Zabić to. I pewnie tutaj skoczek H4 jest. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec wariantu pewnie. A może i koniec. Chyba koniec. Chyba wszystko się obroniło. Aczkolwiek na pewno nie koniec partii, bo czarny ma pionka i przy tak aktywnym królu mogłoby się tu jeszcze coś wydarzyć. Natomiast obiektywnie raczej wygrana pozycja dla białego. Tak, bo te pionki jeszcze wiszą chyba tam. A jak zagramy G6 czy G5, to wieża F7, dostaniemy zobowiązanie. To chyba to taki pierwszy wariant, który przychodzi do połowy. Czyli co, goniec F3 wygląda fajnie, konkretnie i w ogóle, nie w tym momencie, tylko w tym momencie. A nawet... Skoczek F5, goniec F3, tak, tutaj. Tak. No i wariant forsowny, no król G7 nie wchodzi, król G8 absolutnie nie wchodzi w grę. Tutaj też trzeba odbić i skoczek H4. No nie, czyli ewidentnie myślę, że rozstrzygnęliśmy z całą stanowczością propozycję gońca F3. No. A czekaj, czekaj. A, dobra. Bo myślałem jeszcze przez chwilę o król H5, ale dobra, to za dużo. Ale o co chodzi? Nie, tak sprawdzałem po prostu. Aha, okej, dobra, spoko, okej. To może jeszcze tutaj widzom, którzy niewielu, ale niektórzy jeszcze mniej rozumieją na szachownicy niż ja, wyjaśniłbyś, dlaczego król H5 jest takie, no, niepoprawne. Pewnie dużo jest powodów. Raz, że tak naprawdę mogę się cofnąć wieżą na E1 teraz, mogę zabić na F3, wieżą D1, goniec C1 pewnie. A, jeszcze goniec C1, okej. To jest bardzo sprytny ruch. Tak, bo po prostu za dużo czasu ma biały tutaj i jeszcze za dużo figur. Bo moja idea była tylko taka, że na skoczek F3 wieża D1. Na początku widziałem tylko króla, że powierzałem jeden wisi skoczek i goniec. Ale co prawda tutaj jeszcze goniec F6 też jest. Więc nie ma dużej różnicy chyba. No tak. Jak najbardziej słusznie. Czyli goniec F3, takiej możliwości nie ma. W międzyczasie Wang zagrał ruch goniec C5. Dobraliśmy ten ruch pod uwagę. To była twoja propozycja. No ja nie mogę tutaj jakby pozbyć się tej myśli, że po prostu partia zakończy się remisem i to bez jakichś już większych przygód w tym momencie. Tak, ale to chyba Caruana musi się chyba tutaj trochę potłumaczyć już, czy nie? Jako, że więcej przestrzeni na skrzydle hetmańskim ma czarne i lepszą strukturę, a nie wygląda, żeby te figury białych stwarzały jakieś groźby. No, jeśli to było do mnie pytanie, to To raczej pytanie. Ty tutaj jesteś ekspertem. no, nie, Kamilu. Ja tutaj jestem no, gospodarzem i prowadzącym, tak jak wiesz, Mateusz Borek, a ty jesteś ekspertem. No nie chcę użyć porównania jak Tomasz Hajto, bo to zupełnie nie ten poziom eksperta, ale no ty jesteś ekspertem, Kamilu, więc tak. Mi się No wizualnie dobra, dobra. podoba, nie? Coś tam o tej grze wiem. Natomiast wizualnie mi się czarnymi podoba ta sytuacja, ale też nie widzę konkretnych problemów. Też ten wariant, który rozpatrywaliśmy, wieża C5, wieża E5 chyba prowadził po prostu do remisu, prawda? Być może. Być, no tak. Aczkolwiek jeśli nie wieża E5, to może biały jest po prostu w tarapatach, czy nie? Bo jaki inny ruch, jeśli.
Jeśli nie wieża E5. No właśnie, jaki inny ruch, jeśli nie wieża E5? Bo jeszcze mam tutaj taką groźbę być może król G6 z jakimiś widełkami. Ja tutaj bym chciał widowni zwrócić uwagę na to, że im więcej ktoś wie w danej dziedzinie, tym z większą taką porcją dystansu i niepewności się wypowiada, prawda? Tutaj myślę, że znalazłaby się cała rzesza amatorów i niedzielnych graczy, którzy powiedzieliby: a, wygrana, i nie ma o czym rozmawiać, prawda? Król G6 i wygrywam. A tutaj Kamil, jak prawdziwy ekspert, no bardzo dużo cennych uwag, ale no faktycznie nie da się tego, patrząc przez, no nie wiem, nawet kilka minut na taką pozycję, stwierdzić jednoznacznie, co to jest. Po prostu, prawda? To. Znaczy, wiesz, to już nauczony człowiek doświadczeniem, jak tam czasem grasz w turniejach w sumie i później analizujesz partię z przeciwnikiem, no i ty w zasadzie, jeśli wygrałeś, to przeważnie tłumaczysz coś przeciwnikowi, no nie? No, Że przeważnie tak. tam, tak, i później sprawdzasz to z silnikiem, a silnik w zasadzie mówi, że tam nie za wiele z tego się pokrywa, co mówiłeś, że było prawdziwe. No tak to zazwyczaj jest. Silnik swoje, a no oczywiście silnik, no tak jakby czysto szachowo ma zazwyczaj rację, ale praktyczne podejście jednak jest dużo bardziej złożone. Dużo więcej czynników wpływa na nasze decyzje, nie tylko takie stricte warianty policzone, jak ja tu, to on tam i tak dalej, tylko inne właśnie aspekty też mają znaczenie. Czyli co, myślisz, Kamilu, że Fabiano będzie tu jeszcze musiał się troszeczkę potłumaczyć, tak, w tej pozycji? Tak, aczkolwiek myślę, że na tym poziomie oni bardzo dobrze się bronią, Bardzo więc dobrze się tłumaczą. tak, raczej, że jeśli jest do utrzymania pozycja, to utrzymają. A nie wiem, szczerze mówiąc, Caruana czy ma żonę lub męża? Chyba nie ma, prawda? Nie kojarzę takiej Chyba nie ma. informacji. No gdyby miał żonę, to na pewno byłby ekspertem w tłumaczeniu się. No ale na szachownicy też sobie nieźle pod tym względem radzi, prawda? Zdecydowanie. No to co? Dwóch partii jeszcze nie patrzyliśmy. Ding, Aleksiejenko czy Giri Gryszczuk, Kamilu? Zobaczmy, a która to jest ta z takimi pionkami na B4, C4? To jest Ding, Aleksiejenko. To zobaczmy tą, bo wygląda na ciekawszą na razie. To może szybciutko debiut, może już bez szczegółów, tylko takie główne idee. A skupimy się przede wszystkim na aktualnej pozycji. Kamilu, A to ja mam ekspercie. przedstawiać? Tak, oczywiście. A, no to tutaj to wiadomo, że czarne wtrącają to goniec z B4, żeby wymusić gońca na D2. Goniec na D2 w tym wariancie stoi gorzej niż na C1. W zasadzie biały bardzo często chce zagrać goniec F4, skoczek H5, goniec C1, wrócić jakby do tej pozycji. Te wszystkie właśnie D4-owe otwarcia bardzo często wymieniają się na kolejności posunięć i ja, szczerze mówiąc, nawet większość z nich nie wiem, jak nazwać. Ja zawsze też miałem duży kłopot z nazwami. To jest chyba Katalon, tak? No tutaj Czeskom nam podpowiedział, że to jest właśnie katalońska. Na pewno A, nie, no na pewno nie tak. jest to szaszłyk i na pewno tutaj jeszcze nie zdobywamy figury. To mogę z całą pewnością stwierdzić. Ostatnio zacząłem tak grać czarnymi nawet w sumie. Bardzo solidne otwarcie. Tylko ja zacząłem grać wariant z gońcem na B7, a nie goniec Na czym A6. polega różnica między tymi dwoma posunięciami? Za Goniec trudne A6 pytanie, mogę. atakuje pionka C4. A to jest. Ten motyw nazywa się atak na pionka. Na przykład. A goniec B7 realizuje motyw obrony pionka. Czyli goniec B7 jest ruchem obronnym, a goniec A6 atakującym. Okej. Okay. To chyba jest główna różnica. Okej, okay, dobra, to zostawmy może w takim razie. Tutaj goniec A6, czyli
Ruch atakujący wybrał Rosjanin. Tak, pewnie skoczek BD2 albo B3 tutaj jest możliwe. Albo na goniec B7 to jest mnóstwo ruchów pewnie. Z tego co pamiętam, to jeden z nich to skoczek C3. I tu idzie taki wariant jak BC, skoczek D2, skoczek D5. Skoczek C4, bicie. Jak ma C7, E3. Tu jakiś ważny ruch gdzieś jest. Chyba wieża D8 tutaj. Ale nie wiem, czy to jest ten ważny ruch, czy jeszcze nie. No to jest ruch, który nazwałbym ustawienie wieży na półotwartej linii. A, bo teraz czarny chce zagrać C5. I tutaj jakieś niuanse są, że wieża AC1 to chyba nic specjalnego, bo wtedy mogę to C5 zagrać. I czarne są ok raczej. To jakoś idzie w coś w tym stylu. Czekaj, czy to na pewno tak idzie. No, Wiesz co, chyba no ja tak. tutaj ci nie pomogę, bo zupełnie nie znam się na tych wariantach, więc tutaj już tak całkowicie serio liczę w pełni na twoje ekspertstwo. Myślę, że tak, są jakieś partie, wieża D5 i B5 chyba. I tak się to jakoś remisuje. Aha, remisuje, czyli jako czarny pewnie byłby zadowolony w partii na tym poziomie. Dlatego tak właśnie grać zacząłem ostatnio. Tak na remis? Jak to, Kamilu? A, i tutaj jest goniec D6, wieża D5 i goniec E7 chyba. I tutaj jeszcze są jakieś małe rzeczy, że biały może próbować, ale ogólna ocena jest, że czarny jest ok. I tak chyba nawet raz zremisowałem ostatnio. Znaczy ostatnio, jakieś rok temu pewnie. No to w sumie niedawno, jak na... W sumie niedawno, pewnie. Rok A temu. tutaj jest jakiś mech, że A3 się gra chyba. Aczkolwiek nie pamiętam dokładnie już tych różnic. Czy A4 tutaj jakiś ruch. Bo ta wieża na C1 to raczej nie robi nic takiego. A, że po A4 pewnie goniec B4 się gra. A po A3 trzeba chyba zrobić jakiś ruch wyczekujący. Bo teraz C5 z jakiego względu było chyba niedokładnością. No nie jestem pewny. Ale to już takie teoretyczne niuanse, prawda? Które po prostu trzeba znać. Tak. To zobaczmy, jak w partii to poszło. Tak, skoczek C3 to też chyba tylko jedno z odgałęzień. Tutaj B3 można grać i tak dalej pewnie. A czyli tutaj... obroniec A6 to niestety nie wiem zbyt dużo. Okej, no to spróbujemy jakoś intuicyjnie. Skoczek BD2, wieża C8, wieża C1 i skoczek H5. To chyba typowe, prawda, zagrania w wielu różnego rodzaju debiutach się pojawiają. Polowanie na tego gońca. Tak, bo tutaj chodzi o to, żeby nie dopuścić do E4, nie dać gołemu zagrać E4 tak naprawdę. A gońca chcemy zachować, on jest całkiem fajny, dlatego biały zagrał goniec E3. Tutaj, Kamilu, w tym momencie pozwoliłbym sobie na momencik odejść od tematu tej partii. Ja jako wielki fan chętnie zagrałbym F5 w tej pozycji i szukał takiej, wiesz, struktury kamiennej ściany. A tak, to pamiętam, że właśnie ty grałeś tę kamienną. No ja cały czas, prawda? To jest mój ulubiony debiut. Ciekaw jestem, co Mistrz Polski sądzi o kamiennej ścianie. Kamienna, w sumie nie mam żadnego debiutu na kamienną. Ja zawsze kamienną grałem, żeby mieć Czernopolaki jakoś. No tak, czyli no to jest ogólny plan, ale też czarny gra tak, żeby sobie nie dać wymienić Czarnopolaka i się, wiesz, spieramy. A to się da tak? Jak gram ten plan z B3, goniec B2, hetman C1, goniec A3? No to tam wtedy go wymieniam, ale zdążę zagrać później. Pogoniec bije D6, hetman D6 i hetman A3, zagram C5 i tam się zgadza wszystko. Tak, to też wiem, ale ja tak sobie grywam mniej więcej właśnie. Okej, czyli ogólnie kamienna ściana strong.
Tak, raczej tak. No. Aczkolwiek on nie zagrał tutaj F5, wrócił skoczkiem na F6, tak? Tak, nie zagrał F5, jednak no, nie ten poziom zawodnika, żeby na kamienną ścianę się decydować, prawda? To może Natomiast. jakieś konkrety tam są jakieś, że Znaczy, może pion ma w tej H4? pozycji może być, bo. No to nie jest typowa kamienna ściana, właśnie może coś tutaj się nie zgadzać. Czy może po prostu goniec G5, nie? I szybciutkie poszukiwanie wymiany czarnopolowego gońca. A czekaj, jak goniec G5 teraz? No, wymieniłbym czarnopolowego gońca za gońca i skoczka. No nie widziałem, przyznaję się. Popełniłem fatalne przeoczenie. Nie policzyłem, ile razy czarny broni na G5. No tak. Tak, ja myślę, że Hetman A4 pewnie tutaj trzeba zagrać. I co? Czarny bym musiał zagrać goniec B7 i pewnie teraz nie mogę wziąć na A7, a może mogę? Mogę, tak? No, nie wiadomo tak Tak. naprawdę. A Jak. mogę najpierw też otworzyć CD tak naprawdę. I to się chyba nie powinno tutaj zgadzać, tak mi się wydaje, bo czarny tych typowych kamiennościennych planów nie zdążył zrealizować, a biały zdążył swoje. Tak. Tutaj coś spada, chyba pionek spada tak naprawdę, a te kontra z F4 to ja zawsze tam wybiję wszystko, zagram E3, skoczek F1, skoczek G3 pewnie. Tam bardzo solidnie białe będą stały. No, F5 to tak pół żartem bardziej niż pół serio rzuciłem. Po prostu chciałem mieć nagrane, że mistrz Polski nie krytykuje, przynajmniej nie krytykuje kamiennej ściany, więc jest ok, dobra. Znasz się na debiutach, Kamilu. Skoczek F6, goniec G5. I taka wymiana posunięć nie do końca rozumiem, dlaczego Kiryl tutaj wymusił, czy też sprowokował przeciwnika, czy goniec na G5 stoi gorzej niż na F4? Myślę, że tak, ponieważ te plany z E4 nie będą działać, a E4 to jest główna idea białego pewnie. Okej. Czyli on chciał zagrać E4 pewnie po prostu. Ale przy gońcu na G5 nie wiem, czy to działa, czy to może nie działać tak dobrze w takim razie. Okej, dobra. To już Możemy zresztą zostawmy. sprawdzić po gońcu A? B7, E4. Dobra, koniec. Tutaj poszło skoczek E5 w tej pozycji. Natomiast sprawdzamy ruch E4. Dlaczego miałoby się nie zgadzać? DE, koń E, koń E. Goniec E7 i na końcu C5 nie mamy, bo goniec jest niebroniony. Ja policzyłem na szybciutko coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Pyk. I nie mam ruchu C5, który bym chciał zagrać, bo goniec jest niebroniony. Ale może i tak nie być kłopotów. Może skoczek F6 i C5 teraz. Tak. To chyba by było właśnie, że czarne by się wyrobił ze wszystkim. I raczej, no tak nie wiem, na moje oko biały miałby jakiś mały plusik po swojej stronie, ale raczej niewystarczający do wygrywania. Tak mi się Raczej wydaje. też tak uważam. Dobra, czyli E4 niezbyt, bo zakładamy cały czas, że biały chce tutaj no, grać na wygraną, jak to przystało na biały kolor na tym poziomie. Zagrał więc skoczek E5 i po tej wymianie tutaj bardzo dużo sprzętu się powymieniało. F6. W sumie logiczny ruch, prawda? Nie chcemy zostać ze wszystkimi pionkami na białych, więc wykonujemy manewr poderwania. Tak, to jest motyw poderwania, Kamilu. Tutaj F6, żeby tego pionka zlikwidować. I goniec H3. Podoba mi się ruch goniec H3. A ty co sądzisz o nim? Znaczy, mi się podoba tak Tak, wizualnie. wizualnie też mi się podoba. Zawsze jakiś nacisk na E6 i tam motywy z CD pewnie czasem. Taki ruch pressingujący. No okej, dobra, fajnie. W sensie taki. Rzadko takie ruchy się ogląda. Takie, nie wiem, kandydat numer jeden to pewnie coś w stylu skoczek E5 tutaj, żeby sobie wskoczyć skoczkiem. Tak, pewnie A tak. goniec H3 taki. Ja lubię ogólnie ruchy nieprzyjemne dla oka oglądać. Ruchy nietypowe są dla mnie przyjemne dla oka. Chyba trochę się sam za bardzo zaplątałem w tej wypowiedzi.
więc uznajmy, że jej nie było. I teraz sytuacja tutaj zdecydowanie nabrała tempa, bo biały zaczął forsować na hetmańskim. C5 i B4 i no i teraz Kamilu, ekspercie, zagłębiamy się tutaj w te wymiany uderzeń, czy po prostu przejdziemy do aktualnej pozycji? Ja się zastanawiam, jaki jest cel, dlaczego zagrał B4, a nie wziął na A7 od razu. Bo zagrał B4, CB i wziął na A7, czyli coś musiało mu się nie podobać, pewnie po hetmana A7 teraz. Tak. Tylko co? Chodzi mi po głowie taka idea, na przykład, a może nawet nie wieża, może E5, albo nawet D4. Może już tworzę teraz jakieś groźby typu tutaj, tutaj. Są też ruchy typu goniec bije F3. Może bez jakiegoś mega konkretu, ale na taką fajną rekompensatę. Ciekawe w sumie, ale dużo pionków zabiorę, czy nie zabiorę dużo? Zabiorę następnego. Bo Ej, jeszcze mogę na nie E6 zabieraj mi aż zabrać. tyle. Bo jeszcze, zobacz tutaj, tutaj mogę jeszcze chyba tego zabrać, Tego nie jeśli widziałem, się uda. przyznaję się, aczkolwiek Hetman A, tam E2. będzie wisiało wszystko. O, tego to ja nie widziałem. No widzisz? A mi strzałka nie wyszła, zobacz. Co prawda tutaj bym chyba przeżył jakoś. Wieża E1. No ale Chociaż. co to za życie tutaj jest? Takie wiesz. No i bym starał się poskakać gdzieś może jakoś. A, tutaj nie mogę, to muszę tutaj iść. No tylko czy te A, twoje. to ryzykownie, mega ryzykownie. Nawet H6 chyba może. Tak, to mi się nie podoba. Tu wtrącenie na C1 było. A oj tam takie wtrącenia. Kto by się przejmował jakąś jedną wieżą w tą czy w tą? Oczywiście tak, wieża C1. Dobrze, że czuwasz. Tu, czyli no właśnie, to czy jakaś inna droga dla białego? A jeśli zablokuje ci to E5, które chcesz tak zagrać mocno teraz? A ja nie wiem jeszcze, czy chciałem E5 zagrać. A jak nie chciałeś, to nie blokuje. Na skoczek E5 możliwe, że hetman C7. Mam taką sztuczkę jeszcze, zobacz. Ale mi to dobrze Oj, idzie to. dzisiaj. A czekaj, to ja mam chyba kontrsztuczkę. No, ale czy ta twoja kontrsztuczka na pewno jest taka super? Bo ja jeszcze tutaj mam sztuczkę taką. Moja kontrsztuczka może nie działać zbyt dobrze. I mam takie, wiesz, i kto tu lepiej czaruje w tym momencie, nie? Kto jest prawdziwym Davidem Copperfieldem szachów? A skoczek G4 będziesz mnie No tam właśnie o to mi chodzi, napadał. że twój hetman, okej, okay, jest tutaj partyzantem, tak? Zbiera sobie różne fajne rzeczy, ale jednak dużo moich figur patrzy na skrzydle królewskim. Tak, to mi się nie podoba tak naprawdę. Ten pionek na D4 będzie zbyt silny. Więc może ta idea polegała na tym białego, żeby przed wybiciem na A7, Nie no dać mu D4 zagrać po prostu. tak, nie dać D4 i ogólnie rozbić tą pionową strukturę czarnego. A, i zacząć atakować wszystkie pionki. A to faktycznie, to chyba ma sens. To chyba wytłumaczyłeś mi, o co chodzi. Wyślę numer konta, żeby tam uregulować tą lekcję. Skoczek E4 i na B6. Natomiast jakbyśmy tutaj właściwie takie logiczne posunięcia, prawda, się wydarzyły. I czy to jest aktualna pozycja? Nie jest. Tak Mocno niejako. delikatnie mówiąc, nie jest. To była aktualna pozycja, która miała miejsce na szachownicy, jak przyszliśmy. Wydawało mi się, że czarny no, ma mega fajne szanse w tym miejscu, nie? Tutaj Bo bardzo szybko poszło, tak? bardzo szybko poszło, bardzo dużo wymian. A, to chyba mega forsowny wariant po prostu poszedł teraz. No to śmiało, Kamilu. Poprowadź nas przez ten wariant. AB nie sądzę, żeby. A, może.
Czy tu nie ma jakiegoś Ciekawe, skoczka czy... E2 teraz na przykład? A teraz to na E6 będzie wisiało jeszcze jakoś. Znaczy ja chyba wieżą, tak? Tutaj. Ale to Wieżą. wieża E1? Tak, to wieża E6 może pobronić po prostu i masz tego silnego pionka na C4. No ale pionek na B jest bliżej linii A. No nie wiem. Nie wiem jak to ocenić w ogóle. Pewnie remisowo mocno. Ale tutaj to może czarny, czy nie? Jak się pobronię w zasadzie i zacznę atakować tego pionka na B5. A, ale to wymienisz mi tego gońca. Goniec G2 po prostu. No nie, to nie, to raczej nie walczę o przemianę. Okej. Tak wizualnie to wyglądało, ale może się okazać, że wcale nie jest tak ekstra. A po AB może coś jeszcze miał, czy nie? Czy coś jeszcze miał? O, a, aha, czekaj, bo mi też tutaj konik wisi teraz. I co ja z tym konikiem moim? Skoczek A2 może. I na wieża B1 C3? Tak myślałem początkowo. Szybki jest, szybki tutaj ten pioneczek. Pędzi. A na wieżę C2 zbije na B4 z tempem pewnie. Jeszcze skoczek D4 można by tutaj jakby wziąć pod uwagę. Ale mam sprytny ruch, zobacz, hetman F6. Motyw ataku na skoczka, który nawet nie jest motywem, bo skoczek jest broniony. Dobra, nie było tematu. Aczkolwiek może być to w pewnym sensie groźne, tam wobec jakiegoś wieża B8, wieża C8 i polowanie na tego hetmana. I jednocześnie na Tak, to F2 groźba. wygląda mocno podejrzany dla białych. Tam E5 zawsze jeszcze mam i później C2 będę próbował jakoś. Tak. A, chyba, że tutaj skoczek C2 samemu biały zagra. Ale sprytne. Geometria szachownicy pięknie tutaj zadziałałaby. No i teraz jakieś ruchy typu. Może jeszcze bym spróbował, może gońcem E4 cię tutaj postraszyć troszeczkę. Kurczę, taki nieprzyjemny ruch. No, taki kolega, co? A takie nieprzyjemne ruchy mi zagrywa. No to ja muszę chyba wieża A1 w ogóle, nie widzę tutaj nic innego. I cóż to za pozycja? Kamilu, cóż to za pozycja? Bicie, bicie i na goniec B3, wieża A3 chyba w miarę się tu jeszcze to trzyma całości. Ale jeszcze mam... Chodzi mi po głowie motyw, w pewnym momencie hetman H6 z atakiem na gońca i pole C1. Tylko nie wiem, czy jestem w stanie to tutaj O. zrealizować. Motyw niezły. Motyw ataku na gońca i ataku na pole C1. Takie widełki specyficzne. Znaczy tutaj pewnie tego gońca musisz trzymać, to taki monster w zasadzie. No i teraz jest groźba, tak? C2 już jest konkretną groźbą. Właśnie w parze z hetmanem H6. No, ciekawe w sumie. Ciekawa pozycja. Raczej taka... No cały czas wszystko, co tutaj bierzemy pod uwagę, to biały gdzieś tam ma ratunek, ale taki ledwo, ledwo, nie? Na linach to się trzyma. Tak, wygląda, że jeśli ma remis pochać pan B4, to AB raczej wygląda ryzykownie mocno dla niego. To zobaczmy hetmana B4. Czyli przeszli do tej końcówki teraz. No i tutaj troszeczkę forcing i będzie to... Remis jest po prostu. Czy już zremisowali? Nie, jeszcze grają. Jest taka sytuacja. No, nie mogą zgodzić się na remis przed 40 posunięciem. No, ale chyba nie ma prawa się tutaj chyba nic wydarzyć. Myślę, że powstanie 3 na 2 po prostu. No, 3 na 2 przy jednej wieży. No to. No, nie wiem. Myślę, że. No, remis Remis. teoretyczny na pewno, ale przy jakiekolwiek praktyczne szanse są.
Można zawsze próbować. Zawsze można próbować, nie? Ale pytanie, czy A nie będzie bo to. Aleksienko przegrał skoczkówkę 3 na 2 w ostatniej rundzie. Tak. Tak. No ale wieżówka raczej prostsza niż skoczkówka. Bo w końcu wieża chodzi po liniach prostych, a skoczek jakiś dziwny skok wykonuje. Można łatwo na widełki się nadziać. Nie wieża Benzma teraz zagra. No tak, No dobra. redukcja wieży na pewno będzie. I na wieżę B2 co? Król D3 pewnie, nie? Żeby. A to nawet nie wiem, czy tutaj nie ma takiego sprytnego wieża A8 do zagrania. A że nawet nie wygram nic w zasadzie. No, tak mi się wydaje właśnie. No to faktycznie może być sprytne bardzo. No niby można jeszcze jakoś, wiesz, na siłę szukać tego pionka, ale no nie tędy droga, prawda? Bo czarny król też bardzo aktywny się zrobi. Możliwe nawet, że pionkówka będzie zaraz remisowa w takiej sytuacji. Tak, król może być szybki. No dobra, to raczej to remisa 3 na 2 to w zasadzie dwa białe maksimum pewnie, jakie mogą dostać tutaj. Tak. No i doszło do sytuacji bardzo ciekawej, bo nawet nie zdążyliśmy zerknąć na giry Gryszczuk, a panowie już skończyli remisem. Co oznacza, że Gryszczuk po pierwszym kole będzie jedynym zawodnikiem z kompletem na swoim koncie, kompletem oczywiście remisów. Taki, można powiedzieć, giri 2020 roku w turnieju kandydatów. No właściwie tutaj ta końcówka to już nie ulega wątpliwości, że faktycznie powinno to być remisowa. Gdybyśmy cofnęli się o 15 posunięć, to chyba właściwie też, prawda? Co to poszło w ogóle? C4, partia angielska. Okej, o partii angielskiej nie wiem za dużo. Zresztą pewnie nie jesteś zaskoczony. Wiesz co? Nie jestem, dlatego że, no tak jak mówiłem, no mam świadomość, że gracze na twoim poziomie o każdym debiucie mają pojęcie i wiedzę ogólną, no ale nie da się być ekspertem w każdym debiucie, nie? No ja na przykład sobie cenię Prawda. twoje podejście do sprawy, że nie próbujesz tutaj, wiesz, udawać, że jesteś w tej kwestii ekspertem, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby każdy debiut mieć bardzo dokładnie opracowany. Chociaż są Więc. tacy zawodnicy jak Dubow, powiedzmy, to chyba są strasznie obkuci. No. Ja się spotkałem też ze stwierdzeniem, że jeśli ktoś gra wszystko, to znaczy, że nic nie umie. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. A tu też się spotkałem z takim stwierdzeniem. Aczkolwiek stwarza to też dużo kłopotów dla przeciwnika. Jak ktoś, powiedzmy, gra cały czas dużo debiutów, to praktycznie nie ma szans go trafić. No, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też spójrz na przykład na takiego NVL-a, który jest no, typowym fanem Najdorfa, prawda? Piłuje tego Najdorfa i piłuje czarnym kolorem. Tak samo Grunfelda piłuje cały czas, nie? To Dokładnie. MVL to w zasadzie jest taki, że czarnymi raczej zmienia. I czy taki zawodnik nie jest jeszcze trudniejszy w przygotowaniu się przeciwko niemu? Bo co prawda, debiut zagra ten sam, możesz spodziewać się, że pierwszych, nie wiem. 8-10 posunięć zawsze wykona w ten sam sposób, ale potem ma tak ogromne doświadczenie i tak ogromną wiedzę i szeroki repertuar bocznych wariantów w późniejszej fazie, że też nie jest łatwo się na takiego przygotować, prawda? A, to chyba na tych topowych to w ogóle nie jest prosto na nich się przygotować. Tak w sumie miałem takie pytanie pomocnicze na nieco nudniejszy moment przygotowane, ale może to odpowiedni moment. Miałeś okazję zagrać z którymś z tych 8 zawodników? O partię klasyczną pytam przede wszystkim. Klasyczną chyba nie. Okej, brzmi jakby inne były grane. Z Caruaną raz zagrałem Rapida w Londynie. Jak mu Aczkolwiek. poszło? Postawił jakiś opór? Wiesz co? Akurat go trafiłem przygotowaniem czarnymi. Tylko, że jak przygotowanie mi się skończyło, to tam w zasadzie pięć ruchów swoich zrobiłem i tam mogłem się poddać w zasadzie.
No, czyli nie brzmi to zbyt pozytywnie. No, z Caruaną ciężko raczej, no. Dlatego uważam, że w sumie taką siłę gry ma, że tam dzisiaj powinien się wybronić. No ciężko gra się z tymi topowymi. Każdy ma tam jakieś swoje takie umiejętności spore, na przykład Wasier świetnie liczy. No i też dlatego idzie na przykład w te najdorfy, prawda? Bo one są bardzo konkretne i bardzo taktyczne. Tak, nie dość, że na pewno ma tam jakieś mega noce, to jeszcze nawet jak coś zapomnień, to twierdzi pewnie, że sobie poradzi przy desce. Ja tutaj spieszę z wyjaśnieniem. Notsy jest to prawdopodobnie zdrobnienie od notatki. Tak, Dobra, zdecydowanie tak. udało się. Pytanie jeszcze, też w sumie nie wyłapałem. Jakim wynikiem zakończyła się ta partia z Caruaną? Przegrałem bardzo, bardzo boleśnie przegrałem. No, to Akurat widzisz. wtedy miałem chyba świetny start tego Rapida, jakoś przy strzech wystartowałem i trafiłem chyba na Karuanę właśnie. Po czym już nie było tak świetnie. Różnie to bywa w tych turniejach, ale no, podejrzewam, że okazje jeszcze będą, żeby z tymi graczami pograć. No i powygrywać też sobie coś fajnego, prawda? Miejmy nadzieję. No, Kamil, ty jesteś czasami aż zbyt skromny. Ja tutaj tylko przypomnę, że Kamil był członkiem naszej olimpijskiej drużyny, która kilka lat temu zajęła czwarte miejsce na olimpiadzie, i to takie czwarte miejsce, które pozostawiło ogromny niedosyt. No i te świetne partie Kamila przede wszystkim, myślę, że wygrana czarnymi w Karokanie z Jakowenko to no myślę, że wszyscy partie kojarzymy, a ja no bardzo ją kojarzę i fajnie wspominam. A ty, Kamilu, chyba też ją fajnie wspominasz, tak mi się wydaje. A, to akurat pamiętam. Te zwycięstwa się fajnie się je kojarzy, nie? Z takimi graczami. Tak. Może wrócimy tutaj No szybko śmiało, do pewnie. Kirgiszu. Ogólnie to nie wiem nic już o tej pozycji, ale ostatnio widziałem, jak mój kolega zagrał B4 chyba tutaj. B4. Co prawda partię przegrał, aczkolwiek nie wiem, czy jest taki ruch, czy sobie wymyślił przy desce. No idea jest, żeby się rozwinąć goniec B2 po prostu. Okej, taki Tylko, ruch że... z rodzaju tych fajnie wyglądających, prawda? I przyjemnych dla oka, B4. Tak. No i jakoś się rozwinął w taki sposób, aczkolwiek teraz chyba nie ma żadnego odskoku groźnego. Dlatego czarny chyba zagrał po prostu K5, wydaje mi się. I jakaś taka pozycja stanęła. I po skoczek E3 chyba hetman poszedł na G5. Teraz już H4 dosyć nieprzyjemne groźnie. No w jakieś tutaj totalnie crazy warianty byśmy się za chwilkę zagłębili. Dlatego białe zagrały same H4 i po hetman G6 powiedzmy. To chyba wygląda ok dla czarnych. Raczej czarne nie wyglądały, żeby miały duże Tu, kłopoty w tutaj w ogóle Kirgisie. grozi go. A nie ma w tej pozycji takiego ruchu jak hetman bije G3? O kurczę, Łobudu. takich ruchów to ja nie widzę. Tak mi wpadł w oko. Oczywiście zbić nie można, bo tutaj wtrącony mat by się pojawił. Dość mocno A hetman nieprzyjemny. G3 bardzo ładne. Tylko czy nie ma jakiejś konterki na to? Typu na przykład może hetman C2 i broni się przed matem, a na E4 też atakuje. I to też może być dla czarnego znowu nieprzyjemne. I na hetman G6 goniec G2 chyba, nie? Tak, I kolega Z4 może może raz. paść. No, No tak ciekawe, mi się wydaje. Hetman G3 ładne, ciekawe spostrzeżenie. ale możliwe, że nie wchodzi tutaj. To prześledźmy szybciutko tą partię, jak ona się zakończyła. No tutaj debiut zakończony, skoczek E3, takie chyba typowe dość miejsce dla niego w angielskiej. Często tutaj się pojawia przed pionkiem, a goniec. No myślałem, że przez B3 będzie wychodził, a tu zobacz, zaskoczył mnie. Też myślałem, że przez B3 właśnie będzie grał, ale pewnie wolne trochę. Tam H4, hetman H5, gdyby go od razu dopadł.
Na czacie się śmieją, że zepsułem cię tym hetmanem BG3, że poczujesz się troszeczkę, wiesz, zaskoczony i w ogóle. No, A, sorki, tak. sorki. Czasem mi się uda coś palnąć. Nie no, Hetman G3 to. Właśnie to mój problem, że przeaczam dużo ostatnio. A to jest też mój problem, że ja też dużo przeaczam, wiesz? Widzę bardzo dużo fajnych idei właśnie. Zdarza mi się czasami gracza na twoim poziomie zaskoczyć czymś takim, ale czasami też graczowi, no, dużo słabszemu zdarza się mnie zaskoczyć dużo prostszymi ideami. I to jest też taki problem właśnie. Się zdarza. To wszystko jest właśnie. To chyba i Jasiu Duda mówił właśnie, że w jakichś wywiadach, że taktyka jest właśnie najważniejsza. No i w sumie pewnie miał rację. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie można być genialnym strategiem, ale nie znając jakby podstawowych zasad taktyki, może nie tyle zasad, bo to bardziej są umiejętności, prawda, niż takie stricte zasady, no to nic się nie osiągnie, no nie? Bo nie, no po prostu. Po prostu i kropka. Tak. To w sumie nawet z dobrymi podstawami bardzo ciężko jest, bo się zawsze coś przeoczy, czy przeciwnik jakoś nas oszuka. Jakąś łapkę zastawi, a my damy się na nią nabrać, na przykład. A w Polsce łapkarzy nie brakuje. Ale chyba nie będziemy tutaj nazwiskami rzucać, co? Jedno się tak narzuca od razu, ale to może ty. To ja nie będę tutaj zdradzał, ale możliwe, że Maciek będzie jeszcze jedną rundę komentował, to się sam wytłumaczy. H4. Wracając do Tak, tego, wracając no, bo właśnie. troszeczkę tak odlecieliśmy troszeczkę. Poszliśmy na wycieczkę, prawda? Taką merytoryczną. A tak To było? To wygląda. tak nie było w partii. Nie, to jakby białe zagrały B3, to pewnie od razu kłopoty by były, że by się po prostu nie wyrobił. Czy Hetman H5 teraz, czy. Tak, to po prostu chyba spore groźby już są. Więc Zdecydowanie, dlatego pewnie. na pewno ten biały król nie był tutaj bezpieczny. No i zgodnie z ogólną zasadą, że na atak na skrzydle odpowiadamy kontrą w centrum, taką słyszałem na przykład. To chyba tak poszło właśnie. A, czyli teraz na H4 będzie miał D4, D5 na przykład szybkiej. Nie ma już ustawienia hetmana na H5. No i ogólnie otwarte centrum, więc dużo ciężej o skuteczny atak na króla, prawda? W takiej sytuacji. No i końcóweczka. Właściwie chyba bez wskazania na nikogo. Może ten izolog jakoś tutaj w końcówce przeszkadzać białemu. Ale chyba do D5 dojdzie bez problemu, tak mi się wydaje, bo bardzo mocno to pole jest przez białego atakowane. Tak, tutaj właśnie chyba próbuję właśnie powymieniać wszystko. I udało się. A to w ogóle ofiara pionka była za aktywność, bo zobacz, czarny też mocno obstawił. Tak, tutaj. Ale trochę król się niekomfortowo będzie czuł pewnie. W O, ogóle proszę. wieżą. Zobacz, ależ piękny motywik, goniec H3 tutaj się pojawił. Na bicie mielibyśmy takiego szachulca prawdopodobnie i takiego szachulca. I takie zbicie. I bardzo podobnie jak w partii to się potoczyło, nie? Na tą aktywność biały. By tutaj zapolował. Tak, tutaj. I w partii tak samo poszło, tylko w nieco innej kolejności. I to jest A pozycja to z ciekawe, partii. czy tutaj biały nie może dostać czegoś więcej przy takiej redakcji. No, ale Może. CD na pewno. A, bo poszło w partii wieża D5, tak? Tak. Tak, czyli to na pewno dokładniejsze, bo eliminuje jakieś boczne warianty. A bo dokładnie ta sama pozycja powstała. Tutaj czarny ma w sumie zawsze wystarczającą kontrę na tym pionku D raczej.
No i tutaj już chyba taki zamiana ról. Przed chwilą czarny miał pionka więcej, a biały aktywność. Tutaj role się odwracają i czarny też na aktywności może pozbijać. A, no i tutaj. A Tak. tutaj już się pogodzili. Tu już totalny koniec. Odklepali do 40 posunięcia. No i no remis, absolutny remis. Nawet myślę, że nawet mi udałoby się to zremisować z Griszczukiem. W sumie chyba najnudniejsza partia dzisiejszego dnia. Tak wygląda. Zakończyła się też partia Dinga z Aleksiejenko. Po prostu dobili do 40 ruchu i zgodzili się na remis. Tymczasem bardzo dużo dzieje się w partii Enviela z Nepo. To jest aktualna sytuacja. Może cofniemy się troszeczkę i zobaczymy, jak do niej doszło. Mieliśmy pozycję tą, z której doszło do pozycji takiej, i nad tym się zastanawialiśmy. No i ogólny nasz wniosek na zakończenie tej pozycji był taki, że raczej biały ma przewagę, ale nie wiadomo, czy wystarczającą. Natomiast zobacz, co zrobił tutaj Francuz. Po prostu wybił i od razu ruszył G4. Czyli oddał tego pionka. A, bo teraz chyba jeśli weźmie na B5, to albo w taki sposób. Bo ja myślałem, że taka była jego idea. A wieża B5 i odejść gdzieś wieżą na F1 na przykład. No, Ale on w sumie. zagrał inaczej. Tutaj w tym momencie poszło GF. Tak. Co zresztą daje mu potężne centrum. Tak, no i skoczek G3 od razu, w ogóle w ten sposób. Skoczek tutaj wchodzi, wolniak na linii E, fantastyczna placówka na D6. No, tutaj nie wiem, czy widzisz, czeskomowy czat spamuje GG, czyli tak jakby to miał być już koniec partii, to może aktualna pozycja. Tak to wygląda. Czy faktycznie może być to pozycja wygrana dla białego? Skoczek trochę nie ma ruchów. Okej, okay, ale czy... No wieczniak. Chociaż z drugiej strony podobno skoczek, w tym przypadku mam na myśli naszego skoczka, jest najlepszym obrońcą króla, prawda? Tak, właśnie też to słyszałem bardzo często, no i zresztą. Tu chyba ta zasada się potwierdza, bo na wieczniaka raczej nie ma szans czarnych chyba. Król się schowa na H3 i hetman nie będzie miał żadnych szachów chyba. Tak, no skoczek niby taki malutki, niby taki niepozorny, ale przeciwko hetmanowi jest no, świetnym obrońcą. Tymczasem drugi skoczek, no niby też jest świetnym obrońcą własnego króla. No właśnie, czyli zobacz, czy tu nie ma analogii? Jeden hetman atakuje, a tu król i konik się broni, a po drugiej stronie mamy to samo. Więc Myślę, że na tutaj czym ten pionek polegają. jest kluczowy. Okej, pionek może mieć znaczenie, zdecydowanie. No. Jakby czarne miały tego pionka na G4, powiedzmy, to wtedy skoczek by nie był takim dobrym obrońcą. Może mieć to pewien sens, zdecydowanie tak. A to w ogóle skoczek czarnych nie ma żadnego ruchu teraz, tak? Tak. Nie zauważyłem tego wcześniej, ale teraz już to widzę, faktycznie. Faktycznie nie ma żadnego ruchu. Czyli co, trzeba zagrać król E7 albo król E8, takie ruchy? Sprawdźmy. Król E7 to chyba gdzieś wejdę hetmanem. Prawda, Typu nie wiem gdzie jeszcze. C7, typu może A3, D6? Właśnie myślałem, żeby ustawić hetmana na D6, tylko nie podobało mi się to, że nie będę groził niczym. A, będę groził zabraniem na D5. No to tak. Bo nie będzie wtedy jak bronić na D5. To hetman A3, hetman D6. Król pewnie musi iść na. W sumie na E8. Tutaj jeszcze jakieś ruchy typu E6, ale to skoczek F6 to chyba powinno być ok. Ale po hetman D6 teraz wisi na D5 i jeśli hetman obroni na D5, to będę miał możliwość E6 pewnie. Tak, aktywność tutaj robi ogromną robotę.
No i ta lepsza struktura pionowa. Właściwie biały ma tak jakby pionka więcej tutaj. Czyli pewnie muszę tutaj zamiast król e7 zagrać hetman f7. No ale to jest bardzo pasywne zagranie. Tak, Jak, ale jak... nie widzę innego ruchu. No, ale też przejście do pasywnej obrony to może po prostu hetman a6 z ideą hetman d6. Nawet nie chcecie na e6 nawet wpuścić. A, i chcesz e6 nawet zagrać Chce samemu zagrać teraz. e6, jak hetman tutaj, to wtedy może nawet hetman c6 znowu tego zaatakuje. Źle to wygląda dla Niepomniaszczego. Tak, to wygląda, że chyba tak, hetman a6 bardzo mocno chyba. Spróbujmy znaleźć jakieś. Poszedł król e7, ok. Kontynuują w ten sposób. A czy król d8 zagrał teraz? Tak, i co zamierza zagrać po hetman d6? Hetman f7 nie może ze względu na e6. I e6. to jest koniec partii, tak? Nie widzę, Kamilu, możliwości tutaj dla czarnego. Chyba, że jest jakiś hokus pokus. Zagrał, bon voyage, zagrał faktycznie hetman d6 tutaj. Tak, tutaj wygląda jak D5 padnie. Tak, to wygląda, że to jest koniec po prostu. No to będzie no wynik czy zaskakujący, ciężko powiedzieć, ale na pewno bardzo ciekawy dla układów tabeli i zamykający to pierwsze koło turnieju. Stawka się mocno spłaszczy, co myślę, że no jest dla kibiców super sprawą. Właściwie, no nie wiem, Kamil, można, myślę, możemy tutaj chwilkę zostać jeszcze przy tej partii, bo podejrzewam, że lada moment będzie kapitulacja. No nie ma, totalnie nie ma co zagrać. Obstawiłbyś, Tak. wiem, że kibicowałeś MVL-owi, ale czy obstawiłbyś, że wygra tą partię z Niepomniaszczym jako takie mocno prawdopodobne zdarzenie? Zależy, jakie kursy to by były. No tak, praktyczne podejście widzę, prezentujesz tutaj w każdym aspekcie. Aczkolwiek tak oceniałem, że będzie próbował dzisiaj. I trochę mnie zaskoczył wybór tego Francuza znowu, bo na pewno Baszczyk się spodziewał tego Francuza po partii z Aleksienko i na taką partię, gdzie powiedzmy ma tam punkt przewagi nad drugim, to raczej może by mógł spróbować jakoś solidnie zagrać. No, takie podejście, no, MVL-a jak najbardziej słuszne, no bo chcąc zająć w tym turnieju pierwsze miejsce, tak naprawdę jedyne istotne, bo zwycięzca bierze absolutnie wszystko tutaj. Pewnie tam są nagrody finansowe za poszczególne miejsca, ale to tutaj nie ma znaczenia. Liczy się tylko pierwsze miejsce i awans do meczu o Mistrzostwo Świata. Więc chcąc wygrać turniej i mając biały kolor przeciwko liderowi, no to trzeba, prawda, podjąć próbę. Natomiast Tak, ponieważ w drugim kole będzie grał czarnymi, Dokładnie. Dokładnie więc tak. jeśli Nepo będzie chciał remis z białymi zrobić, to po prostu zrobi remis. Natomiast Nepo, jego podejście do tej partii, no chyba troszeczkę właśnie takie kontrowersyjne, bo na pewno mógł wybrać jakieś spokojniejsze warianty typu, nie wiem, E5 i tam szukać. No a francuska może chciał, wiesz, tak przypieczętować to pierwsze koło bardzo mocno, ale niestety no, trafił na bardzo dobrze dysponowanego i przygotowanego Maksima. Tak, to myślę, że zależy głównie od stylu gracza w zasadzie. O Nepo słyszałem, że może właśnie grać fantastycznie, tak, żebym miał 4,5 z 6, ale nic dziwnego nie będzie, jak teraz zacznie wszystko przegrywać po kolei. No, ogólnie takie Nepo się wypowiedział, że bardzo źle się czuje na turnieju. No wiadomo, sytuacja związana z wirusem i tak dalej. Również Ding ewidentnie no, nie jest w swojej najlepszej formie. Takie turniej bardzo trudny psychologicznie dla zawodników przede wszystkim. I
i każda porażka czy każde zwycięstwo mogą mieć tutaj ogromny wpływ. Pytanie na czacie, Kamilu, do ciebie. Co sądzisz o obronie francuskiej? Coraz rzadziej grają ją zawodnicy z top 10. Znaczy, tak jak mówiłem, francuska mi zupełnie nie leży. I jeśli widzę, że potencjalny przeciwnik gra obronę francuską, to raczej staram się od razu uniknąć. Ale wygrałeś z Kacprem Polokiem kiedyś, więc jesteś naprawdę dobry w to. Kiedyś byłem młodszy. Ja też. Teraz to już różnie. Ogólnie, szanowni państwo, jeśli macie pytania do Kamila, mistrz Polski, arcymistrz, więc jest szansa tutaj o różne wskazówki podpytać. Można skorzystać z okazji, zwłaszcza teraz, kiedy tutaj akcja troszeczkę się uspokoiła i zwolniła. Myślę, że Kamil zechce na większość pytań odpowiedzieć, zwłaszcza takich, myślę, ciekawych, szachowych. I też z Kamilem, Kamilu, z tobą to jest fajnie tutaj, bo ty bez owijania w bawełnę. Jak czegoś nie wiesz, to mówisz, że nie wiesz i to jest, myślę, że super. Czy Kamil ma Po FIDE w moich klasyku ostatnich. 2600? Sprawdzałem aktualnie chyba 2570, jeśli dobrze kojarzę. Tak, i jeśli by nie odwołali żadnych turniejów teraz, to prawdopodobnie byłbym już poniżej 250, więc. O kurczę, ale 2600 już było w karierze, prawda? Było 2625, kiedy przylatywałem tutaj do Brownsville. Czyli Ameryka ci nie służy w takim razie, przynajmniej szachowo. Odważne stwierdzenie, takie troszeczkę zaczepne. Znaczy, ogólnie w zasadzie co roku był ten sam patent, że tutaj traciłem trochę tego rankingu, spadałem z 2600, później wracałem do Europy na wakacje i odrabiałem trochę. Że w zasadzie tutaj tracę sporo rankingu. Teraz ostatnio w Polsce po zdobyciu tytułu i po Memoriale Najdorfa chyba wróciłem na 2600. Przyjechałem tutaj i miałem zaplanowane 3 czy 4 turnieje z rzędu. I w zasadzie podróżowałem z turnieju na turniej. I w sumie te turnieje zakończyłem z łącznym wynikiem chyba minus 40 na rankingu. Minus 40. Przypomnę, że zawodnicy powyżej 2400, w tym oczywiście Kamil, mają przelicznik razy 10. Czyli jeśli Kamil stracił 40, to taki zwykły śmiertelnik, jak na przykład ja, straciłby 80, uzyskując takie wyniki. A junior straciłby 160 oczek, czyli całkiem niemało. Pytanie o Mistrzostwa Polski pojawiło się. O tym też z Kamilem rozmawialiśmy jeszcze przed transmisją. No, że wiesz, na pewno dotarła do ciebie informacja, że Mistrzostwa nie odbędą się w terminie. No i dzięki temu będziesz dłużej mistrzem, prawda? Nikt ci tego tytułu nie odbierze. Natomiast pytanie było o start. Czy będziesz bronił tytułu? No, mam nadzieję, że tak. Tak, właśnie akurat przełożenie Mistrzostw Polski to akurat była dosyć niezła wiadomość dla mnie, jako że termin, który został wybrany, był bardzo niedogodny dla mnie i raczej byłyby spore problemy, żebym bronił tytuł. A teraz jak termin jest nieznany, no to pewnie będzie dużo zależało od nowego terminu. I mam nadzieję, że tak, że raczej będzie możliwość, żeby chociaż spróbować grać. No spróbować, wiesz, no już rok temu, no nie byłeś na pewno głównym faworytem do zwycięstwa, ale równa gra i spokojna przez cały turniej pozwoliła. System tegorocznego turnieju będzie prawdopodobnie inny. No można wiele o systemie pucharowym powiedzieć, no a ponieważ padło też na czacie pytanie, to pozwolę sobie zadać, co sądzisz o nowej formule rozgrywania turnieju o Mistrzostwo Polski? Możesz Znaczy, kurwa. nie odpowiadać, jeśli nie masz ochoty, jak najbardziej. Nie, no tak w skrócie powiem, że zmiana systemu nie jest raczej dobrą wiadomością dla mnie. Raz,
ze względu na mój styl gry. Dwa, że prawdopodobnie chyba dwóch pierwszych zawodników z listy rankingowej chyba ma dostać wolne losy w pierwszej rundzie. Tak, jest taki zapis w regulaminie. Więc to akurat tutaj też bym się nie kwalifikował na pewno ze związku. Ta, w sumie wiadomo, Jasiu i Radek to są bezkonkurencyjni rankingowo na razie. Bardzo mi W się zasadzie. podoba określenie rankingowo. No tak, no bo no z rankingiem się nie dyskutuje, prawda? Tam mamy 2700, tutaj około 2600, 100 oczek to jest widoczna różnica, ale też trzeba pamiętać, że każda partia to jest inna historia. No a ty, Kamil, już wygrywałeś i to w ważnych turniejach, w ważnych partiach z zawodnikami na tym poziomie. Tak, tylko zawsze co innego jest wygrać mecz z takim zawodnikiem, a co innego jest tam zmierzyć się w jednej partii, powiedzmy. Czyli tak samo jak w zeszłym roku na Mistrzostwach Polski. Tam miałem przeważnie dosyć jasne cele przed partią. Na przykład jak pierwszą rundę dostałem Kaspra Piorun na białym i to chciałem wejść w turniej po prostu solidnie dosyć, jako że Kasper miał pierwszy numer startowy, z tego co pamiętam. Tak, I najwyższy chyba ranking. wtedy miał jeszcze 2660, więc. A wiadomo, jak tam w pucharówce się dostaje białe, powiedzmy, przeciwko lepszemu zawodnikowi, no to trzeba próbować, bo następna partia będzie czarnymi, a on na pewno będzie próbował. No i przy ewentualnej dogrywce trzeba też sobie później radzić w tempie przyspieszonym, prawda? Czyli blice, rapidy i no i w ostateczności nawet Armagedon może się też przydarzyć. Tak. Co zresztą w przypadku Radka czy Jasia, czyli naszych dwóch topowych zawodników, nie upraszcza naszego zadania, jako że oni znakomicie grają w Blica czy Rapida. No i też może też wychodzić doświadczenie tej ścisłej krajowej czołówki z Pucharu Świata, bo no Janek i Radek regularnie grają. Pamiętam, że Kacper grywał. Ty chyba jeszcze nie miałeś okazji, prawda, w Pucharze Świata zagrać? Nie, nie grałem Jeszcze nigdy. nie, oczywiście. Będzie, myślę, na to okazja. No ale doświadczenie właściwie w każdym elemencie i wszędzie doświadczenie jest bardzo istotne. I myślę, że w takim turnieju pucharowym też może to odgrywać rolę. Tak, właśnie ostatnio w sumie próbowałem trochę grać internetowe blice przeciwko Jasiowi, to różnica jest spora w zasadzie. Jak tam uda mi się tam zapunktować, tak, w sumie to dobre określenie. Jak uda mi się zapunktować, to raczej mogę być zadowolony. I tutaj po raz kolejny pozwolę sobie zaprosić wszystkich. Już dzisiaj o godzinie 18 polskiego czasu, Kamil Polskiego, żebyś tam wiesz, nie spóźnił się o kilka godzin, będzie kolejny turniej o Grand Prix Husarza, w którym zapowiedział udział właśnie Jan Krzysztof Duda, Radek Wojtaszek. Kamil też się szykuje. Jeszcze chyba decyzji nie było, ale chyba grane będzie, z tego co mówiłeś. Tak, po takim treningu dzisiaj to chyba musi być teraz turniej. Koniecznie trzeba. Turniej będzie o 18:00. Relację na żywo poprowadzi mistrz FIDE Antek Szustakowski na kanale Polskiej Husary. Już wam tutaj na czat wklejam link. W międzyczasie przełączyłem na ostatnią trwającą partię. Nepo już poddał, czyli na ringu zostali już tylko Wang Hao i Fabiano Caruana. I już nawet nie. Fabiano Drawuana i Drang Hao tutaj, chociaż Drang to może bym nie do końca dobrze połączył Wang i Dro, nie do końca chyba by to się udało, nieistotne, remis. 2 na 1, goniec przeciwko skoczkowi, naprawdę, tu nie było szans grania na wygraną. Nie sądzę. Jak król jest blisko pionka, to skoczek ma za dużo kul. Bo no taka idea mogłaby polegać na tym, żeby jakoś zmusić skoczka do wymiany, ale
Skoczek, zachowując czujność, chyba nie dałby się wymienić po prostu. A nawet i pionkówki nie Tak, są takie tak. oczywiste, czy są wygrane. Niektóre na pewno nie. Tak naprawdę, Tak, prawda? zresztą zawsze mogę bronić tego skoczka królem. W jakiś sposób. A, chyba że ty chcesz przejść jakoś król G3, król F4, powiedzmy. No właściwie nie widzę też idei, bo no pierwsze, co zawsze biorę pod uwagę w takich sytuacjach, to jest kolor pola przemiany na pionku bandowym. Tu akurat jest dobry, prawda? Goniec białopolowy, pole białopolowe, czyli jakby plusik dla czarnego. Ale jak zrobić progres w tej pozycji? Jak pójdziesz królem tu, to ja pójdę królem tu. A nawet jak się ustawię po prostu na G3, to chyba mogę chodzić skoczkiem, uważać, żeby nie wejść nim na pole atakowane i też zremisuję. Znaczy, jak chcesz progres zrobić, to pewnie. Znaczy, zależy, co białe teraz grają, powiedzmy. Co grają białe? No a gdybym spróbował tak totalnie pasywnie się bronić, właśnie król G3. Tak, właśnie tak mi się wydaje, że tak białe po prostu najprościej pewnie. No i teraz będę Po sobie prostu. skakał konikiem, nie? Gdzieś tu, tu. Tak, tak, W ogóle właśnie. skoczek F4 Bo jest teraz. groźbą ze zdobyciem pionka. Teraz te pionki zaczną wisić, więc. I w ogóle tutaj na przykład pionkówka mogłaby być nie tylko remisowa, ale wręcz remisowa ze wskazaniem na białego, prawda? Jeszcze. A niekoniecznie. Niekoniecznie, ale by, ale chochlik, król końcówek, po prostu sprawdzałem cię w tym momencie, to było sprawdzenie. Ale nie, no jak, no remis jest i tak, przecież. Po król G4? A, po król G4 może nie być. No tak. Ja już po prostu jestem myślami na tym turnieju Husarii, a to już tak. A zamierzasz ty grać w turnieju Husarii, tak? Wiesz co, nie wiem, czy jestem upoważniony do wzięcia udziału. Zastanawiam się nad tym. Właściwie nie mam już na dzisiaj planów takich konkretnych. Może. A może dołączę do Antka za mikrofon, a może pójdę grać w Hero S3, zobaczę jeszcze co tutaj się wydarzy. Szybko nam ta runda dzisiejsza poszła. Myślę, Kamilu, że no, nie zmęczyłeś się jakoś specjalnie. Mam nadzieję, że wytrzymałeś tutaj kondycyjnie te 2,5 godzinki. Tak. Pozwolę sobie jeszcze przytrzymać cię przez dosłownie momencik, bo tutaj pojawiają się do ciebie na czacie liczne pytania różnego rodzaju. Niektóre luźne, niektóre troszeczkę mniej. Na przykład o twój ulubiony debiut było pytanie, nieco wcześniej. W sumie to raczej nie mam ulubionego debiutu. W zasadzie moje przygotowanie głównie polega na tym, żeby uniknąć francuskiej. Nie tylko francuskiej, żeby uniknąć to, co mój przeciwnik mógł teoretycznie przygotować. Czyli nie chciałbym się po prostu wpakować w przygotowanie mojego przeciwnika. No i jak wyjdę z debiutu, to jestem raczej zadowolony przeważnie. Czyli podejście takie troszeczkę sąsiedzkie, tak? Niekoniecznie, żeby było super, ale żeby przeciwnik nie miał tego, co przygotował. Tak, tak. Raczej nigdy się nie uważałem za jakiegoś teoretyka, więc bardziej staram się po prostu przetrwać przeważnie debiut. A czasem mam jakieś idee, na przykład od trenera kadry naszej, pana Bartosza, co zresztą chyba widać, bo jak samemu gram na turniejach, to przeważnie to moje przygotowanie takie dosyć luźne jest, a teraz powiedzmy na olimpiadzie czy na DME to dosyć niezłe te pozycje po debiutach były raczej. No i ten karokan, nie? To też chyba wpływ pana Bartosza tutaj widoczny. Tak, tak. To zresztą wariant pana Bartosza, który przyniósł nam punkt z Jakowienko i chyba jeszcze Kasper później wygrał. Kasper z Francuzami, tak, tak, tak. W bardzo, właściwie tak. Ten sam wariant, nie? To był, to może ja tutaj pozwolę sobie przestawić karokan, wariant zamknięty i ruch C5, sprytne. Takie podejście troszeczkę, szukanie pozycji francuskich z wyrzuconym białopolakiem, nie? To jest ogólnie tak w skrócie można by ruch C5 opisać.
Tak, ale wariant po tej właśnie olimpiadzie zrobił się chyba bardzo szybko dosyć popularny. No i obiektywna ocena chyba jest, że trochę podejrzany jest dla czarnych. Ale co udało się zapunktować, to wasze i pomogło w tym fajnym rezultacie. Kamilu, No to prawda, to od właśnie. ilu lat grasz w szachy? W sumie zacząłem mniej więcej od 5. roku życia, więc teraz już prawie 20 lat. Kupa czasu. Szybko leci. Czy gra środkowa ma największe znaczenie? Środkowa. To, no, to jest to coś między debiutem a końcówką. Gra środkowa. A to dobrze, że wytłumaczyłeś definicję. To jest tam, gdzie szukamy, jak zaatakować figurę przeciwnika, na motyw atakowania konika na przykład. To tam, to jest gra środkowa. W sumie to nie wiem. Ja zawsze mam takie podejście ogólne, że w zasadzie jest debiut, gra środkowa i końcówka. I ja zawsze się uważałem, że nie jestem w niczym jakiś, na żadnym etapie gry nie jestem jakiś fantastyczny, ale wszystkie etapy gry mam opanowane na poziomie dobrym. Uniwersalny Kamil. Tak, tylko właśnie ostatnio taktyka zaczęła szwankować mocno i no i debiuty trochę, więc stąd zaczęły się moje problemy głównie pewnie. Kolejne pytanie od widza. Czy bardziej wolisz pozycje strategiczne czy taktyczne? To chyba myślę, że można O, wywnioskować ze wcześniejszych wypowiedzi. tak, zdecydowanie strategiczne. To i ja mam dla Ciebie pytanie, dla widzów i dla Ciebie, Kamilu, przy okazji też. Dzisiejsza relacja powoli dobiega końca. Szachowe emocje dzisiaj jeszcze będą, ze względu na właśnie turniej kadry narodowej. Natomiast już teraz zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejszą relację z kandydatów, którą będę miał po raz kolejny przyjemność hostować. Też brakuje mi słowa po polsku na być gospodarzem, tak? Powinienem powiedzieć tej relacji. I kto będzie moim gościem? Tutaj zagadka. Nie jest to jeszcze na 100% potwierdzone, ale jest bardzo duża szansa, że właśnie ta osoba jutro będzie mi towarzyszyć. Jest to najprzystojniejszy arcymistrz w Polsce. Kamil, na kogo byś obstawiał? I państwo, kogo by tutaj się spodziewali w tej sytuacji? W sumie to nie wiem. Najprzystojniejszy arcymistrz. Znaczy, A ja tak, czekaj. ja się na tym nie znam, ale tak słyszałem, że faktycznie tak jest. O, tutaj na przykład czat O. zapytał, znowu Kamil jutro? No, też różne rzeczy tutaj są. Na przykład ktoś łysego sugeruje, no, Kamil Plichta. Faktycznie, no, jego uroda jest wyjątkowa. Ale nie jest jeszcze arcymistrzem, więc nie będzie to Kamil Plichta. Czy Kacper przeprowadza transmisję sam ze sobą do lustra? No, ja też nie jestem arcymistrzem, więc nie da rady. Kamilu, czy ty śledzisz czat, czy nie? Tak, A! właśnie trochę teraz. A, widzisz, co tutaj na przykład Ania napisała. Tak, właśnie No widzę dobrze, teraz. dobrze. No, prawdopodobnie będzie to Bartłomiej Heberla. Jeszcze tak na 100% nie potwierdził. Wiemy, jak to z Bartkiem bywa. Ma bardzo dużo zajęć i różnych rzeczy na głowie. Ale myślę, na pewno ma więcej na głowie niż Kamil Plichta, wspomniany przez widzów wcześniej. Ale jest no, bardzo duża szansa, że jutro właśnie tutaj z Bartasem będziemy prowadzić relacje, czyli będzie na pewno ciekawie. Dzisiaj też było ciekawie, aczkolwiek partie i ich przebieg troszeczkę, no nie dały nam tutaj z Kamilem rozwinąć skrzydeł, bo nie wiem, czy to nie była najnudniejsza runda tak naprawdę w całym turnieju kandydatów. No to akurat taka runda pod taki mój styl gry. Ja też w sumie nigdy jakichś fajerwerków nie mam na szachownicy, więc
Akurat jestem całkiem zadowolony z takiego przebiegu wydarzeń. Podsumowując, trzy remisy i jedno jedyne zwycięstwo Jana Niepomniaszczego, porażka, MVL z nim wygrał i to oznacza, że aktualne wyniki będą bardzo ciekawe po pierwszym kole. Dwójka liderów, właśnie ci panowie, Nepo i MVL. Fajnie byłoby zobaczyć sytuację, gdzie dalej będą dwójką liderów i między nimi rozstrzygnie się to w ostatniej rundzie w partii numer 14. Kamilu, tak na co dzień śledzisz na żywo te partie, czy dopiero z powtórek oglądasz sam przebieg, zapisy? Raczej z powtórek, ponieważ normalnie to właśnie się budzę mniej więcej. Ajajaj, no tak, zapomniałem, że dla ciebie to jest zupełnie inna godzina. Dobrze, że wiesz, grają w Rosji, a nie w Stanach, bo gdyby grali w Stanach, to ciężko byłoby po polsku relacje prowadzić. Byłoby to, no. Chociaż nie, czekaj. Zależy, o której by grali. To byłoby bardzo późno, bo w sumie tam jest wcześniej, tam jest później niż u nas. A, Generalnie. zależy jeszcze, gdzie by grali pewnie. Dokładnie. Generalnie godzina jest świetna, 12 polskiego czasu, no to w sam raz, żeby wstać. Bardzo Ci dziękuję, Kamil, że przyjąłeś moje zaproszenie i wpadłeś razem ze mną do studia InfoSzacha poopowiadać o partiach w turnieju kandydatów. Jeśli się nie mylę, to był debiut, prawda? Twój w tej roli. Tak, ja chyba pierwszy raz właśnie na streamie byłem, więc dzięki za zaproszenie. Zachęcam też, zwłaszcza, że Kamil teraz czyta czat, można śmiało tutaj zrobić dla niego wielki hałas na Twitchu, podziękować. Kamil Dragon, au, 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 z podziękowaniem, bo no ja tutaj, tak jak zresztą zawsze, tak też z Kamilem, jak mam przyjemność z arcymistrzem poprowadzić relacje, to no ja się nauczyłem dużo dzisiaj, tak czysto szachowo. Także Kamil, dziękuję Ci, że te debiutowe i strategiczne wskazówki udzieliłeś. Mam nadzieję, że też będę potrafił je w jakiś sposób później wykorzystać. Tak, patrzysz, takie AU to jest oznak radości na Twitch czacie ogólnie. Gdybyś nie wiedział, to tak Ci przetłumaczę z Twitchowego na polski mniej więcej. Okej, bardzo dobrze. No i mam nadzieję, Kamil, że nie ostatni raz. Teraz w trakcie turnieju kandydatów może być już ciężko, natomiast będą kolejne okazje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się pojawisz w takiej roli w internecie. Albo może nawet na Eurosporcie. Może nie na Eurosporcie, ale na Twitchu jak najbardziej. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie było. Ale jestem sprytny, prawda? Bo zapytałem przy ludziach, przy dużej ilości widzów i nie możesz w takiej sytuacji odmówić. Ale to myślę, że jakoś się dogadamy. Bardzo Ci, Kamilu, jeszcze raz dziękuję. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. I zapraszam o godzinie 18 na kanał Poland Hussars, gdzie mistrz FIDE Antek Szustakowski będzie się emocjonował dzisiejszym turniejem kadry narodowej, w którym będzie można zobaczyć właśnie Kamila po drugiej stronie. Jak gra, jak rywalizuje z innymi arcymistrzami z naszego kraju. Życzę Ci, Kamil, powodzenia. Na ostatnim turnieju poszło. Jak poszło? W poniedziałek był turniej, prawda? Mnie szło całkiem nieźle, ale przegrałem dwie ostatnie A partie. właśnie, i to później rzutuje, prawda? I na tak jakby odbiór występu i no i po prostu miejsce końcowe. No, w poniedziałek Daniel Sadzikowski komentował, później w turnieju poszło mu świetnie, więc życzę Ci, Kamilu, żeby w Twoim przypadku było tak samo dzisiaj. No, okej, dzięki. Taki jest plan. A wszystkich Państwa żegnam na dzisiaj. Jutrzejsza relacja również na kanale InfoSzacha o godzinie 13:30 startujemy. Zapraszam serdecznie. Prawdopodobnie będę miał przyjemność gościć
arcymistrza Bartłomieja Heberle. Kamilu, tobie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.